Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Czas na rzetelną recenzję dodatku Warlords of Draenor. Wraz z moim gościem przeniesiemy Was do 2014 roku. Omówimy start dodatku, krainy i wiele, wiele więcej. Wyszło arcyciekawie, także usiądźcie na dłużej, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału, Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Fani World of Warcraft znajdą tu prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot. Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Witam w kolejnym podcaście, gdzie na tapecie kolejny odcinek i kolejny dodatek Warlords of Draenor. Panie i panowie, i ze mną jest gość, którego już gościłem niedawno i bardzo, bardzo przyjemnie nam się rozmawiało na temat ogólny, tak naprawdę na temat kondycji World of Warcraft i czego możemy oczekiwać w tym roku. Parę rzeczy się sprawdziło, parę rzeczy już nie. Na przykład BlizzCona już nie będzie, ale do tego dojdziemy. Witam serdecznie, Nexus. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. Miło znowu gościć na kanale. Miło, że zostałem znowu zaproszony. I kurczę, chciałem pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie i pozdrowić również Nexus Live. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiamy Nexus Live. Mam nadzieję, że ci się też dobrze rozmawiało. No i gdyby ci się źle rozmawiało, to chyba byśmy nie byli tutaj. Nie, to chyba rozumie się samo przez się, nie? Można tak powiedzieć. Zrobiliśmy kawał, kurczę, tam materiału, bo to był jeden z takich dłuższych, bym dłuższy, tak, tak. Dłuższy było tego, no. Ale chyba się podobało. Myślę, że mam nadzieję, że teraz też coś fajnego tu sobie ogarniemy. Tak, tak. Myślę, że tak. Było bardzo dobrze i odzew był naprawdę super. Naprawdę byłem aż sam zaskoczony, bo ludzie na początku mówili, no nie wiem, co to będzie, ale po odsłuchaniu wiesz co, wszyscy powiedzieli, żeby z Nexusem nagrywać, no kurde, nie, miałem cię za lepszego. te reakcje były podobne, ale później były, o kurcz, ale zajeb. Naprawdę, i wszystkim się podobało. Odzew był totalnie pozytywny i naprawdę osobiście mi się bardzo dobrze rozmawiało. Tym lepiej dzisiaj, troszkę bardziej konkretny podcast, moi drodzy, bo Warlords of Draenor to jest kolejny dodatek. Lecimy z dodatkami po kolei. Mieliśmy ich już trochę. Ostatnio Ventas i Yandero, Pandaria, dzisiaj Nexus i ja z Warlords of Draenor spotykamy się na alternatywnym Draenorze, ale zanim tam polecimy, zanim się tam przeniesiemy, może takie właśnie troszkę retrospekcyjne pytanie. Pamiętasz może twój stan, hype i coś takiego, gdy pojawiła się spekulacja albo pierwsze plotki na temat Warlords of Draenor? Jakie miałeś oczekiwania i czy pamiętasz siebie z tamtych lat? Czy pamiętasz twoją reakcję na ten dodatek przed wyjściem tego dodatku? Kurczę, ja ci powiem tak, że to był jeszcze taki okres, kiedy ja z moimi znajomymi tam, z Flame'im i z paroma innymi twórcami, którzy tam możecie gdzieś tam kojarzyć, robiłem sobie takie posiadówy bardzo często, jak był BlizzCon, to sobie siadaliśmy i na live streamie gdzieś tam komentowaliśmy to, co się działo. I dokładnie pamiętam, byłem wtedy we Wrocławiu u znajomego i robiliśmy właśnie taki stream, reagowaliśmy na zapowiedź dodatku Warlords of Draenor. I ja jakby pamiętam, że piszczeliśmy, kurde, jak małe dziewczynki, mega się jaraliśmy. Dodatek, kurczę, wiesz, Warlords of Draenor, to jest w ogóle ciekawa sprawa, tak nawiązując jeszcze trochę do Pandarii, bo pamiętam też Pandarię. Jak Pandaria wychodziła, to z kolei te reakcje były bardzo mieszane, nie? Mhm. Jakby to był ostatecznie, jakby w całokształcie, ten dodatek okazał się świetny i jakby i mechanicznie, i historycznie, nawet w ogóle się nie spodziewałem, że Pandaria może mieć tak fajnie ujęty wątek wojny międzyfrakcyjnej, wiesz, sama Pandaria, ten w ogóle początek po stronie Alliance, zwłaszcza w momencie, kiedy dosłownie tam popełniane zbrodnie wojenne, nie, płyną jacyś tam orkowie ze zniszczonych okrętów i tam, kurde, ich rozstrzeliwują w tej wodzie. No kurde, no Warcraft, nie? Świetna sprawa. Natomiast jakby ja sam pamiętam, że na Pandarię zareagowałem bardzo takie, pandy, kurde, ale tragedia, nie? Ostatecznie się przekonałem, natomiast, no mówię, ja myślę, że Pandaria cierpiała trochę na takie, że to był świetny dodatek,
ale sama okładka zniechęciła wiele osób, nie? Na zasadzie, że to są pandy i tyle. Ostatecznie myślę, że wiele osób też i tak się przekonało, ale jest to coś, co pewnie odrzuciło wiele osób. Z kolei Warlords of Draenor był tym dodatkiem, który naprawdę rozniecił niesamowicie taki ogień tego hype'u, bo no kurczę, wracamy znowu do tych takich Warcraftowych klimatów, mamy orków, nie? Mamy ten Draenor, nawiązanie do The Burning Crusade i pamiętam, że w tamtym czasie no ludzie się mega zajarali, nie? Na zasadzie sam koncept tego, że znowu orkowie, znowu jakieś tutaj ta horda, to miało takie bardzo pozytywny odbiór, co zresztą nawet widać po samych subskrypcjach, które w początkowej fazie no, poszybowały, kurczę, do poziomu 10 milionów, nie? Coś, co w ogóle jakby już chyba się nie powtórzyło w tej historii od tamtej pory. I no, późniejszy drastyczny spadek, to pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, ale samo to, nawet same liczby popierają, że ludzie chcieli ten dodatek. Bardzo mi się podobał ten koncept. Ludzie to kupili, dosłownie to kupili. Dosłownie. 10 milionów to robi wrażenie. Rzeczywiście. To był wzrost z jakichś tam chyba 5-6, coś takiego, czy oh, wow. Właśnie z Pandarii i to było niesamowite. Nie pamiętam dokładnie ile, ale to było takie 6-7 milionów i wzrost do 10, coś takiego, nie? Kurczę, jakby ten tyle. Trend był mega spadkowy, nie? I to dosłownie tam poszybowało do 10 milionów, nie? No właśnie, start dodatku, to znaczy jeszcze zanim do tego dojdziemy, pamiętam też, tak jak mówiłem już parokrotnie, Pandaria i WoT, World Genot, to były dwa dodatki, które ominąłem i które, no, które mi gdzieś tam przeszły koło nosa. Nie miałem doświadczenia w grze in-game w ogóle, dopiero po latach, ale to już nie jest to samo, jak wiesz. No właśnie, hype był niesamowity, mogę sobie tylko wyobrazić tych ludzi, którzy siedzieli w Warcraftcie 1, 2, wiesz, wojna orków z ludźmi, w ogóle totalnie klasyczny klimat taki, nie? Na przykład te stare klany, do tego dojdziemy jeszcze, wszystko reaktywacja i w ogóle, no, inscenizacja Outlandu na nowo, coś takiego. I ja mogę sobie tylko wyobrazić, jakie miałeś uczucia ze znajomymi, gdy widziałeś cinematic początkowy, na przykład z Garoszem, gdy 35 lat przed wydarzeniami aktualnymi na Azeroth. Wiesz co, ja ci powiem, że to było takie what the fuck, co ja w ogóle oglądam, co to jest, jakie 35 lat, co dokładnie. To jest, nie? Wiesz, albo te nowe modele postaci, jak się pojawiły, nie? Jak ten, wiesz, były te stare modele i nagle tak, chyba Dwarf i Ork tak się zamienił w tym trailerze. Kurde, naprawdę się jarałem, nie? Wyobrażam sobie. No właśnie, to też pamiętam z tego czasu, gdy jeszcze nie miałem, znaczy gdy już nie miałem styczności z WoWem na te parę lat, ale gdzieś tam migały mi jakieś rzeczy w artykułach czy w internecie na temat w ogóle całego PR tego dodatku, to było coś niesamowitego. No, tak jak mówiliśmy przed podcastem, wspomnieliśmy tylko na przykład zamówienie Gorehowl albo sam Gorehowl wbity w taksówkę w Nowym Jorku. To musiało robić niesamowite wrażenie. To na pewno było coś wow. I tego mi, powiem ci szczerze, brakuje teraz. Nie ma takiego marketingowego, wiesz, ciosu, jaki był wcześniej w dodatkach Warcrafta. Jakie masz zdanie na ten temat? Pamiętasz reklamy? Wiesz co, no, reklamy to jakby pamiętam doskonale, akurat tą konkretną, natomiast no, marketing był gdzieś tam pewnie na wyższym poziomie, to na pewno. Nie wiem, ja na przykład uważam, że chociażby Dragonflight nie odbił się jakimś takim medialnym echem, takim większym, nie? Poza masz rację. Jakimiś tam standardowymi, to mam wrażenie, że oni wychodzili troszeczkę jeszcze kawałek dalej, nie? Pamiętaj również, że jeżeli chodzi o Warlords of Draenor, to została wypuszczona jakby troszeczkę, można powiedzieć, kontynuacja takiej serii, która pojawiała się już w Pandarii. Tam był tam Emperor Shao Hao, coś takiego, to były takie animowany taki miniserial z historią i Warlords of Draenor również to kontynuował, ukazując w każdym kolejnym odcinku inny klan, inną historię. No to było niesamowite. I to jest naprawdę też bardzo fajny taki element gdzieś tam marketingowy. Coś, co chyba później już chyba się nie pojawiło, nie jestem do końca pewny, ale pamiętam te dwie serie na pewno, właśnie Emperor Shao Hao i te klany właśnie Warlords of Draenorowe. Gdzie tam, wiesz, mieliśmy kurde tego Durotana i tak dalej, te różne historie z Kilrogiem, to fajnie można sobie dzisiaj obejrzeć, odświeżyć tą pamięć, to takie ponadczasowe jest, bo bardzo też mi się to podobało, nie? Tak, wbija fotel, klimat był po prostu z tych cinematików, w cudzysłowie, był nieziemski, ja pamiętam do tej pory, oglądam sobie dzisiaj, montuję jakieś filmy, to też próbuję na przykład
robiłem teraz coś innego. Stary Hordzie to aż się prosiło, żeby zrobić coś tego. Ale masz rację. Wiesz co, chyba było też w Battle for Azeroth było też taki podobny charakter. Pamiętasz te cinematyki z Jainą, jak ona też miała Daughter of the Sea? Pamiętasz tą piosenkę? Tak, to też później była pioseneczka, nie? Coś takiego w tym stylu, takie kreskówkowe, chodzi mi klatkowane. O takie paroodcinkowe serie, nie? Dokładnie. Chyba w Dragonflight'cie też było takie paroodcinkowe. Było. Z tą, jak on tam się nazywa, tą smoczyczką taką, nie? Tak, i Nosdormu był, nie? Nosdormu, no. No, też był. Ale ja myślę, jak szczerze, to bardziej te Warlords of Draenorowe przypadały mi, nie? Tak, rzeczywiście, faktycznie, bo tam był klimat, te postacie były znane i to było takie surowe, to było takie krwawe i w ogóle takie hordowe, takie oldschoolowe, stara horda. Ale dobra, jesteśmy przy starcie dodatku, 2014 rok, więc kawał czasu już, 10 lat, wow. I rzeczywiście, dobra, jesteśmy przy starcie, Worlds of Draenor, widzimy cinematic. Garrosz cofa się i tu jest bardzo dużo już wplecione w tego, to, co się będzie działo. Garrosz... W ogóle, wiesz, ten setting, ten właśnie tak już tak w Garroszu, to nawet ten cinematic, fajnie, że on się odgrywa dosłownie do momentu pewnego, to jest oryginalna historia, która miała miejsce, nie? Tak. Tylko w którymś momencie ta jedna decyzja, której on nie bierze do ust tego kubka, nie? I to jest taki bardzo fajny moment, nie? Że do tego momentu, kiedy on złapał i ten kubek z tą krwią demona wylał, to czuła się ta oryginalna historia i ta jedna zmiana, nie? Dokładnie. Później, kurde, te katapulty Ironhorda, fajnie to zostało rozegrane moim zdaniem. Tak, to był ukłon do klasyki, nie? Ukłon w stronę Warcrafta, trójki i wszyscy pamiętamy te sceny. Tak naprawdę to właśnie było... Co jeśli gdyby, co by było gdyby i wtedy to właśnie by gdyby, to pytanie, no że co by było gdyby nie wypili tej krwi Manorofa, no i wtedy mamy cały setting zrobiony pod ten dodatek. Ktoś by mógł powiedzieć, co by było gdyby Ner'zhul nie rozwalił planety, ale no oni się cofnęli jeszcze wcześniej i powiedzieli, a co by było gdyby jeszcze wcześniej nie wypili tej krwi, to jest właśnie super zmyk. Fajnie gdzieś tam udało mi się, że tak to powiem, tym jednym mykiem zastąpić trochę tą fel hordę, nie? Czyli tą hordę spaczoną przez krew demonu, zamienili na tą hordę, która jest wyposażona w tą technologię gdzieś tam bardziej zaawansowaną, którą tam Garrosz przyniósł właśnie do tej rzeczywistości, stworzył tą żelazną hordę, więc jakby rezultat jest podobny, no nie, ale jakby gdzieś tam alternatywny jednak, nie, że jakby mamy tutaj tą żelazną hordę, a nie tą fel hordę, nie? Masz rację, tak. To też daje taki inny obraz oczywiście całej zdarzeń na Outlandzie, na Draenorze, ale tak naprawdę to rzeczywiście tutaj Blizzard bawi się konwencją i po prostu pokazuje nam, co by było gdyby i po prostu taki alternatywna wersja rzeczywistości. No i właśnie, tutaj jest myk, bo oni polegli od swojego miecza, bo nawet pamiętasz BlizzCon i panel, gdzie Redshirt Guy, ten w czerwonej koszuli, zatykał samego mecena, bo oni też się pogubili w tym, jak została przedstawiona ta historia. W końcu powiedzieli, nie przejmujcie się, jak to się stało, po prostu cieszcie się dodatkiem. I to było na zasadzie takiej, że po prostu, no, zabawa z linią czasową i zabawa ze scenariuszem i z czasem w ogóle w grze, w filmach, w scenariuszu, whatever, cokolwiek, jest bardzo niebezpieczna. No i tutaj... Zabawa czasem zawsze w wątkach fabularnych. Dokładnie. To zawsze ma te swoje jednak problemy, ale to, co ty mu powiedziałeś, że oni w którymś momencie po prostu powiedzieli, w zasadzie nie przejmujcie się tym, jakby w tyłku dosłownie mamy te jakieś tam dylatacje czasu, kto co ten, bo to ludzie też nie do końca myślę, że zrozumieli w pierwszej kolejności, ja na przykład miałem taki problem, pamiętam, żeby zrozumieć, że to jest 35 lat w przeszłość, ale alternatywna rzeczywistość. To nie jest bardzo ważne. Cofamy się w naszej linii czasu, bo to by implikowało, że to, co my zrobimy, będzie miało wpływ na przyszłość. A tutaj to jakby było w alternatywnej linii czasu, więc to jakby nie ma takiej bezpośredniej korelacji, nie? Tak. Między tymi wydarzeniami. I to był też taki ważny element. Blizzard też już tak chciał to podkreślać, nie? Że to nie będzie o dwóch trali, kurde, oni się spotkają i wybuchnie wszechświat, nie? Czy coś tam. Dokładnie. Żeby mogą się dotknąć, bo wtedy będzie zderzenie czasowe, tak jak w Back to the Future, nie? Coś takiego. Tak, dokładnie. Właśnie, ale też sobie musiałem to rozmysłowić, gdzieś tam pamiętam w pewnym momencie, ale widzisz, to jest ciekawostka, bo z tyłu na opakowaniu jeszcze były boxy sety. Na box secie z tyłu jest napisane, że Garrosz otworzył Dark Portal i cofnął się do 35 lat do Draenoru. No, ale to jest nieprawda. Na samym opakowaniu zrobili błąd, bo powiedzieli, że Dark Portal, no ale no nie, bo
portal otworzył Kairos Dormu. I to nie był Dark Portal, tylko to był jego portal, tak naprawdę. Więc tu mamy już pierwszy błąd, ale już nie będziemy się czepiać. Wylądowaliśmy na Drenorze 35 lat temu, alternatywny Drenor. Co zostaje na tym Drenorze? Zostaje na tym Drenorze. I tak naprawdę Garrosh, no właśnie, żeby ktoś jeszcze, jeśli jeszcze ktoś ma, nie wiem, jakieś mętki w głowie, no to trzeba powiedzieć, że no to są inne planety, Outland i Drenor, jeśli macie jeszcze jakieś tam jakieś niejasności, więc wszystko, co zostaje zmienione na Drenorze, zatrzymuje się na tym Drenorze, co jest przedstawione właśnie w tym dodatku, no bo Garrosh, wracając się do Drenoru, stworzył nowy Dark Portal, tylko że on stworzył Dark Portal na Drenorze, żeby do nas się dostać, do aktualnej linii czasowej, na nasze Azeroth. Tak naprawdę, z tej alternatywnej tak. rzeczywistości przenosi jednak do naszej rzeczywistości. Tak, nie? Tak, to tak. są takie w ogóle, to już jest takie, no, znaczy, no to odczuwamy poprzez tą żelazną hordę, która tam najeżdża, nie? Ten portal rzeczywiście po naszej stronie się otworzył i rzeczywiście wyleciała z niej żelazna horda, co, że tak to powiem, spowodowało reakcję z naszej strony, że trzeba było to po prostu gdzieś tam powstrzymać. Ja tak swoją drogą uważam, w ogóle to tak może na początku jeszcze powiem, że kurczę, trochę żałuję, nawet teraz patrzę na taki film, który kiedyś zrobiłem, 8 lat temu dokładnie, zmiana kolejności dodatków, nie? I ja w tym dodatku mówiłem, że z punktu historycznego myślę, że ciekawszym rozwiązaniem byłoby, gdyby zamienić kolejność dodatków Warlords of Draenor i Legion, bo zobacz, to było tak, że jak skończyła się Pandaria, no to mamy tą sytuację właśnie z tym Garroshem, on został tam pojmany, nie? I on w zasadzie on to działał na takiej zasadzie, że ten Kairos go tam uwolnił i się przeteleportowali tam 35 lat w przeszłość, nie? I teoretycznie na tym etapie można byłoby zrobić pauzę, no nie? Na zasadzie, o kurde, on gdzieś zniknął, gdzieś no poleciał, tak. nie wiadomo gdzie. I teraz mógłby na przykład zaatakować sobie Legion, byśmy rozwiązali te wszystkie zadania z Legionu i w momencie, kiedy byłby taka sytuacja, że okej, dobra, już jest, na razie mamy spokój, no to nagle otwiera się ten kurde Dark Portal zaraz po tej wojnie, kurczę, z Legionem i lecimy na Worlds of Draenor. Myślę, że to by było całkiem ciekawsze rozwiązanie niż takie, że on zniknął i nagle się otwiera i tyle. Wiesz, takie odczekanie trochę też mogłoby trochę tutaj pomóc tak z punktu widzenia historycznego, ale to już tam postanowili zrobić coś takiego i ja to tylko tak dałem jako taka ciekawostka, nie? Że można byłoby kolejność tych dodatków zmienić. Nie? To ciekawe. Całkiem dobra koncepcja, faktycznie. No. Okay. Żeby troszeczkę odczekać i zrobić takie, że kurczę, nawet żeby zapomnieć trochę o tym Garroshu i nagle, wiesz, puf, wyskakuje ci Garrosh, nie? Gdzieś tam z tą żelazną hordą. Dobre, dobre, tak, bo faktycznie, bo no, w Kataklizmie też tak było, że Deathwing też lizał rany w Deepholm i to trwało też. W momencie, gdy my byliśmy na Northrend, to Deathwing miał ten czas, nie? To też było fajne i mogliby też tak zrobić z Garroshem, faktycznie. Mogliby zrobić jakieś zajawkę wcześniej po Legionie, ale tak myślę, czy w Legionie nie było jakieś tam rzeczy, które by psuły tą korelację czasową, ale raczej nie. Myślę, że to by grało, faktycznie. Myślę, że nie. Na zasadzie, wiesz, to tak, wyobraź sobie, Pandaria no tak. kończy się tym, że kurde, on uwalnia właśnie Garrosha, gdzieś tam se znikają i masz takie, o, koniec, no i dobra, mamy w sumie spokój, nie ma Garrosha, no to teraz, wiesz, Legion przychodzi i mamy standardowy Legion i po Legionie, jak już, wiesz, zdajemy te bronie artefaktowe, już jakby się kończy ten Legion, pokonujemy go, to nagle, wiesz, już myślimy, że jest spokój, puf, wyskakuje Garrosh cały, kurde, tutaj na żelazno no i tak. robi swoje. Ale to tylko taka ciekawostka. Musieliby tylko zmienić końcówkę Legionu, bo wtedy Legion prowadzi, wiesz, do Battle for Azeroth, ale tak naprawdę to już można by zrobić bez problemu. No, faktycznie. No. Coś takiego, wiesz, tak no mówię. Ale jeżeli jesteśmy tak przy początku dodatku, to nie wiem, czy chcemy może przejść do momentu rzeczywistego startu, jakby fizycznego, gdy mamy już premierę i tak gameplayowo trochę opowiedzieć o tym, czy masz jeszcze jakiś tam rozdział, który chcesz ruszyć? Nie, przed dodatkiem interesowało mnie właśnie to, jakie miałeś odczucia, jaki miałeś hype, albo nie miałeś hype'u, ale możemy zacząć startować z główną fabułą i no jasne, jakie wrażenie miałeś na pierwszym gameplayu, gdy wszedłeś realnie fizycznie do gry? O wiesz co, ja akurat wtedy byłem w Alfie, sam zaproszony i tak dalej, więc ja sobie gdzieś tam pograłem i miałem bardzo pozytywne odczucia, nie? Gdzieś tam wskoczyć na ten Drenor, te krainy były jakby no przepiękne, jakby do dziś dzień uważam, że Warlords of Draenor jest jeden z ładniejszych dodatków. I wiesz, mieliśmy tam takie skrawki tych historii, które gdzieś tam się pojawiły. Natomiast
to były takie moje gdzieś tam pierwsze wrażenia, to że zresztą też gdzieś tam poopisywałem na swoim kanale, co jak oni ostatecznie tam dużo zmienili, bo gameplayowo trzeba pamiętać, że to był okres, kiedy przede wszystkim Blizzard trochę zmienił politykę odnośnie jakby klas, można by powiedzieć, pojawił się ten class pruning, nie? Ability pruning, czyli zmniejszenie ilości umiejętności, co też powodowało pewne jakieś tam problemy, niektórzy nie byli zadowoleni, bo oni po prostu poobcinali ilość umiejętności, które się gdzieś tam pojawiły, no nie? Więc to było na takiej zasadzie, że oni nawet ograniczyli tak, że jak kiedyś miałeś pełne paski, tak w Lords of Draenor bywało tak, że miałeś po prostu pasek ledwo co wypełniony po prostu umiejętnościami, okay. Bo dużo umiejętności zostało przypisane do konkretnej specjalizacji i tak dalej, nie? Więc na przykład mag nie miał tam, powiedzmy, Frostbolta na każdym, kurczę, speku, tylko miał tylko i wyłącznie we Froście na przykład, nie? Jasne. Więc tam gameplayowo dużo się takich rzeczy pozmieniało. Ale jakby co do już tak faktycznej premiery, bo dopiero wtedy poznaliśmy całą tą historię, tam w alfie, w becie, tam jakieś tam urywki były, natomiast już taka pełna, tam ja wiem, że dosyć sporo się zmieniało w tej becie. I to jak już tak oceniając całość, mamy premierę, no to pierwsze przejście przez Dark Portal, fajne gdzieś tam kościki, które, wiesz, zaczynamy w bardzo podobny sposób, jak w The Burning Crusade. Tak, faktycznie. Po prostu zaczynamy w Blasted Lancach, mamy serię questów, gdzie musimy najpierw odepchać sobie tych żelaznych żołnierzy z żelaznej hordy, no i później wbijamy się do środka przez portal, no i już później przez ten portal akurat mamy nieco więcej questów, jak w przypadku The Burning Crusade, bo tam w The Burning Crusade przechodziłeś od razu, leciałeś sobie tam do Honorholdu, albo do tego groma szaru, czy trala narodzić, czy nie pamiętam, jak to się nazywa, postęp hordy. A tutaj miałeś taką rzeczywistą, taki scenariusz wprowadzający, gdzie w sumie całkiem ciekawym elementem było to, że robiąc questy w poszczególnych takich jakby zonach na tym przed Dark Portalem, pokazywali ci się poszczególni właśnie ci władcy tych klanów, wodzowie klanów. I oni się tam w którymś momencie, wiesz, tam staje i nagle jest taka wyskoczył Killrog, nie? Albo tu ktoś tam, nie? Więc to było takie przedstawienie mniej więcej. No i końcowa scena w momencie, kiedy, wiesz, oni wszyscy stają w tym jednym miejscu, jest takie, wiesz, kurde, nie? Musimy uciekać. Więc wprowadzenie dodatku było bardzo dynamiczne i bardzo fajne. To akurat trzeba przyznać, tak pod względem historycznym. Też miałem takie wrażenie, no, to dużo się działo i w ogóle, wiesz co, miałem takie wrażenie, czy Gul'dan jest uwięziony? Mówię, co oni z tym zrobili? Co oni z nim zrobili? Kto coś z nim zrobi? Wtedy jeszcze nie miałem dużego pojęcia o lore. Wpadłem w ten dodatek po tak długoletniej przerwie. I tak naprawdę też było ciekawe, ten taki twist, że Gul'dan wtedy nie był na topie, tylko Gul'dan, znaczy na początku przynajmniej, Gul'dan no, był zniewolony przez Garrosha. To też było ciekawe. Bardzo. No, znaczy on fajnie, bo on wykorzystał tą wiedzę, którą miał na temat tego i on po prostu już prewencyjnie go tam wziął i tego, nie? Tak. Bo on wiedział, do czego Gul'dan jest zdolny, więc on tam po prostu zaraz przystrzynił, nie? Super, to było fajne. Times change, nie? I w ogóle tak. Do Gul'dana, to pamiętam, cinematic i żelazny klasyk, cytat, times change, to jest, wpisał się już tak samo jak Leroy i wszystkie inne. Ale no, rzeczywiście no. Początek był bardzo fajny. Kampania fabularna, spotykamy, jest Khadgar, dużo czempionów z Azeroth, dużo się dzieje, naprawdę dynamiczny początek i to robi wrażenie, No nie można nie uciec od też porównania, od TBC, do czego też będziemy później parokrotnie wracać, przy okazji na przykład porównania mapy, przy okazji porównania ras, czyli Drenai i w ogóle, ale czyli miałeś pozytywne wrażenia. Na początku. Znaczy, początek zdecydowanie był mega, bardzo pozytywny. Ja byłem bardzo zajarany, nie? Okej. Okay. To też jest ciekawe, wiesz co, poczekaj, przepraszam. To też jest ciekawe, bo to też powiedziałeś, że grałeś w alfę i później grałeś w betę. Nieważne, w alfę, to jest ciekawsze, że alfa była naprawdę dopracowana z tego, co powiedziałeś, tak? Że była naprawdę dobrze... Wiesz co, ja bym powiedział, że raczej było dużo zmian, nie? Na zasadzie okay. Dużo było takich niewiadomych, dużo się gdzieś tam zmieniało. Wiesz, jakby nawet z czasem mogliśmy też poznać, to myślę, że taki rozdział sobie pewnie zrobimy odnośnie tego, jak wiele rzeczy można było skonfrontować, co zapowiedzieli, a co ostatecznie się pojawiło, nie? Więc jakby w alfie bardzo często trochę nawet tak bez jakichś takich komunikatów my dopiero odkrywaliśmy, że aha, tego jednak nie będzie. I Blizzard o tym jakoś tak niespecjalnie mówił.
wiesz, zapowiedzieli przykładowo to, że te twoje garizony będziesz mógł sobie zmieniać do różnych lokacji, na przykład, że nie będą tylko w jednych lokacjach, a ostatecznie tego nie było, nie? I tam parę takich rzeczy, ale to myślę, że sobie gdzieś tam przejdziemy, bo to będzie fajnie taki jakby osobny segment. Jeszcze co do startu, jak już mówimy o tym starcie dodatków, to trzeba też to powiedzieć, to tak trochę nawiązując do tego hype'u, o którym mówiliśmy, że dodatek zebrał sporo osób i ten dodatek to po raz pierwszy mi tak zapadł w pamięć, że był przez pierwszy tydzień praktycznie niegrywalny i to tak naprawdę niegrywalny. Kolejki na serwery były przeogromne, to były 10-tysięczne, 15-tysięczne kolejki, gdzie stało się godzinami w tych kolejkach, to się kolejkowało i mogłeś sobie iść kurczę na parę godzin, zanim się zalogujesz. Były ogromne lagi, straszne lagi, że po prostu no, nie dało się tego robić, nie dało się grać, tak pamiętam, że byłem na przykład w jakiś nagrant i po prostu te moby się pojawiały dosłownie 5 metrów przed tobą, kurczę, bo po prostu jakieś tam włączyli oszczędzanie energii czy coś w tym stylu i te questy były pobugowane, no było giga tragedia, żeby grać, a najgorszy błąd pojawił się w momencie, kiedy były te garizony, no bo Blizzard, nie wiem, ktoś tam chyba nie do końca pomyślał. Garizon jest to nic innego jak taka twierdza. I idea tego była taka, że każdy ma swój garizon. Czyli każdy człowieczek będzie miał swoją instancję, bo nie będzie widział innych ludzi. No i teraz jeżeli masz kurde 10 milionów ludzi, którzy logują się do gry, no tak przyjmijmy 10 milionów ludzi, którzy w tym momencie logują się do gry, to masz 10 milionów kurde instancji jednej lokacji. Oddzielnych. Oddzielnych i to po prostu się wykrzaczyło. Pamiętam przez pierwsze parę dni ten garizon po prostu, no nie dało się go robić, nie? Tam były takie bugi, że mogłeś utknąć w tym garizonie i nie można było z niego wyjść po prostu, nie? Okay. Po prostu nic się nie ładowało. Albo wchodziłeś do garizona i miałeś kurde dosłownie 150 osób, które ci stoi w twoim garizonie, bo po prostu się tam gdzieś bugowało. No giga tragedia i tak szczerze dopiero po tygodniu rzeczywiście zaczęło się dziać trochę lepiej, nie? Ale ten tydzień był agrywalny. Nie dość, że kolejki, to jeszcze, kurde, były mega lagi. Czegoś takiego, tak szczerze, nie doświadczyłem chyba nigdy później w World of Warcraft. Oczywiście były jakieś tam lagi, były kolejki, jak chociażby w klasiku, nie? Natomiast nie było towarzyszących tego typu lagów, nie? Jedynie co te kolejki się powtórzyły. No to rzeczywiście, to jeszcze tego nie doświadczyłem nawet w najmniejszym stopniu, o czym mówisz teraz. Bardzo ciekawe. Garizon, no właśnie, to też miało być bardzo duży punkt programu, jeśli chodzi o ten dodatek. Bardzo dobry pomysł. Ja cały czas jestem za tym, żebyśmy mieli coś takiego zaadaptowanego w normalnej, w retailowej wersji World of Warcraft. Szkoda, że to cofnęli. Czy ty byłeś fanem? Chodzi ci o garizony? Tak. Ja cały czas chcę, żebyśmy mieli sobie jakiś na przykład przyczółek. Cały czas mi tego brakuje i to mi się bardzo podobało. To troszkę oczywiście zeszło na plan dalszy, jeśli dodatek tylko powtarzałeś, a nie grałeś w niego aktualnie, więc mogę sobie tylko wyobrazić, jak ludzie chyba pozytywnie patrzyli na ten garizon, jeśli już dobrze chodził. Powiedzmy miesiąc później, jeśli serwery były ok, wszystko było stabilnie, wszystko było na zielono, nie było żadnych spajków na latencji, czy garnizon zdał egzamin? Ja jestem teraz w takim razie po drugim drugiej stronie, drugie spektrum, że tak to powiem. Ja uważam, że garnizon to była jedna wielka, absolutna tragedia. Znaczy, doceniam to fakt, że jakby to mi się podobało, że każdy ma jakąś swoją tą bazę, se możesz ją tam rozwinąć jakoś, se wybudować te budynki, one tam ci oferują jakieś tam zadania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast koniec końców jakby i tak sprowadzało się do tego, że miałeś po prostu zoptymalizowane, że te budynki są najlepsze, bo sobie zrobisz tam tę wieżę maga na portale, jakieś tam kurde stajnie po mounty i tego typu rzeczy. Natomiast niestety, ale kurde, garizon spowodował, wiesz, że totalnie żeśmy się kurde tak nawet na płaszczyźnie socjalnej odcieli gdzieś tam od siebie, nie? Warlords of Draenor nie miał takiego głównego miasta, jak każdy poprzedni dodatek, na przykład taki Dalaran, czy jakiś Stormwind, czy jakieś inne tego typu. Miejsce, gdzie po prostu wszyscy sobie siedzieli, przesiadywali i spędzali gdzieś tam czas. Co prawda wartość tego tam dodatku na dodatek malała, nie? Bo to wiadomo, w klasiku tam ludzie siedzieli i tak dalej, ale dzisiaj to już tak gdzieś tam mniejszą ma to wartość, ale
W Warlords of Draenor po prostu ty siedziałeś cały dodatek w tym pieprzonym garizonie, gdzie wysyłałeś tylko tych swoich followerów na misję i miałeś takie poczucie, że ty kurde sam jesteś w tej grze. Jakby nie widujesz ani graczy, nie ma jakiejś aktywności w świecie. I to było przytłaczające w tym momencie, że ty po prostu nie masz interakcji z nikim innym. Wiesz, jak jesteś teraz w Dalaranie i sobie biegasz kurczę po Dalaranie w tam Wolku, jak na przykład był teraz Wolk, no to czułeś to, że grasz w grę MMO, czułeś, że są gdzieś tam inni ludzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj ten Garizon był taki mega, mega odcinający, było tak dosłownie pusto. Dodatkowo no, szereg problemów w postaci tego, że Garizon gwarantował ci materiały i to z jednej strony fajnie, bo mogłeś sobie pokopać skałki, jakieś tam wziąć roślinki. Natomiast no, to spowodowało hiperinflację, a jeszcze dodatkowo te misje na Golda z tych Garizonów. No, Garizon dawał ci dosłownie wszystko do tego stopnia, że to stało się taki symulator menadżerowania altów, gdzie logowałeś się na 10 altów i po prostu zbierałeś sobie gdzieś tam gold, nie? Nawet masz addony, które ci same wysyłały te misje, najbardziej zoptymalizowane, więc ja tak niezbyt miło to wspominam. Koncept jest całkiem spoko, żeby mieć jakiś tam swój przyczółek, tak, to się zgadza. Natomiast poziom kustomizacji tego Garizona był naprawdę minimalny, a w zasadzie wręcz bym powiedział, że zerowy, więc każdy miał dokładnie taki sam Garizon w dokładnie takim samym miejscu. Jakby mechanizm działania tego jakby Garizonu był bardzo negatywny dla społeczności, jakby tak społecznie, no nie? I również ekonomicznie, bo to totalnie rozłożyło po prostu, kurde, ekonomię, wiesz, wygenerowało niesamowitą ilość golda znikąd po prostu. I ja ostatecznie uważam, że to był bardzo, bardzo duży błąd, nie? Raczej bym stawiał na coś takiego, żeby tego nie było, albo jak już, to Garizon pojawił się w formie takiej, jak pewnie ty byś nawet preferował, tak zakładam, jako miejsce, gdzie możesz sobie, nie wiem, jakieś swoje trofea wystawić, nie? Taki, żeby każdy gracz miał jakiś tam swój taki zakątek i mógłbyś kogoś zaprosić, taki a la housing, nie? Coś takiego, tak. Ale rzeczywiście to jest bardzo interesujące z perspektywy praktycznej gracza, który grał aktualnie w ten dodatek i generalnie jak to wyglądało na co dzień, na logowanie. Faktycznie, hiperinflacja to jedno, brak alienacja to drugie, brak interakcji to drugie. Z tego sobie tak naprawdę nie zdawałem sprawy, bo nigdy się na to nie zastanawiałem, bo nie grając ten dodatek po prostu faktycznie to jest interesująca sprawa. To jest bardzo interesująca sprawa, ale tak, housing, jeśli mówię teraz aktualnie, a chciałbym bardziej, wiesz, casualowy, przychillować gdzieś tam sobie przed kominkiem, popatrzeć na jakieś achievementy, sobie można na półeczkę postawić albo coś takiego, ale podobało mi się. Ale to było z perspektywy, tak jak powiedziałem, gracza, który grał w ten dodatek z doskoku. Także to nie były miesiące, to były naprawdę nawet nie tydzień. Oczywiście przy levelowaniu alta. Oczywiście spędziłem sobie naprawdę dobrych, solidnych parę godzin, żeby zobaczyć, czym był ten garnizon, bo ja dopiero wróciłem pod koniec Legionu. Więc sobie troszkę nadrabiałem, ale to nie ma oczywiście porównania. Wyobraź sobie, dwa lata siedzisz po prostu. Właśnie, dwa lata siedzisz w tym, nie masz ani motywacji, żeby wyjść poza ten Garizon, bo nie miałeś praktycznie jakiegoś większego kontentu, który się działo, dopiero może tam później w jakimś tam patchu, ale po co farmić skałki, skoro jakby sobie farmisz tutaj, no po co wychodzić kurde na kwiatki, bo masz tutaj, po co w ogóle robić golda, skoro masz kurcze zapewnionego tutaj, później, to już w później etapach, tak jak miałeś inżynierię, ja na przykład tak miałem, to był fajny taki mini quest chaining, gdzie mogłeś sobie nawet auction house tam zrobić, stary, miałeś wszystko dosłownie w tym Garizonie i to takie było monotonne, nie, nawet się tak śmiałem, że więcej kontentu tak naprawdę mieli ci followerzy, których wysyłałeś na misję. Ja się nawet śmiałem, że kurde, dlaczego sam siebie nie mogę wysłać na taką misję, przecież to byłoby zajebiste, nie? Mógł sam kurde coś porobić w świecie. Jedyne co miałeś to Apexis Daily, które było tam. Ale co do kontentu, to nie wiem, możemy się jeszcze później pogadać, bo no to była giga tragedia, nie? No właśnie, dobrze się zaczęło, a skończyło się to, jak wszyscy wiemy. Ja się bardzo zdziwiłem, tak jak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, że był tylko jeden duży patch. Ja po prostu sobie do dzisiaj nie zdawałem tego sprawy, powiem ci szczerze. Ja naprawdę nie miałem pojęcia, że to był tylko jeden patch i koniec. To wydaje mi się, że to był duży cios dla ludzi, którzy czekali na cokolwiek więcej. Wiesz, tak jakby sobie wyobraź, nie? Że masz grę, która funkcjonuje sobie przez 2 lata, zapłaciłeś pełną cenę za dodatek, a miesięcznie płaciłeś
I teraz, kurde, ja do dziś dzień nie wiem, co się stało w tym Warlords of Draenor, bo tam coś potężnego tam w Blizzardzie musiało się stać, że oni wypuścili w zasadzie jeden patch. Wiele ludzi teraz powie, ale przecież było 6.2, to dwa patche były. No nie. Akurat patch 6.1 został wypuszczony jakiś czas po premierze. I jedyne, co on tak naprawdę wprowadzał, to była tam integracja z Twitterem, czyli mogłeś z poziomu World of Warcraft wysyłać screenshoty na Twittera, świetnie, a dwa, że dodali jakąś taką selfie kamerkę, że tam mogłeś, kurde, zrobić zdjęcie do dziś dzień, ona jest gdzieś tam w grze, a poza tym jakieś tam parę zmian, ułatwień, ale żadnego praktycznie nowego kontentu, bodajże dodali tam jakiś taki shipyard, czyli kolejny stolik, gdzie mogłeś tym razem wysyłać swoje statki, jakieś tam, kurde, okręty, przepraszam, bo okręty są wojenne, statki są zwykłe, więc okręty mogłeś wysyłać na misję, więc już miałeś dwa takie do wysyłania, te stoliczki. No, taki poważny, prawdziwy content pojawił się dopiero rok po premierze i to w postaci patcha 6.2, gdzie wypuścili Tanan Jungle, czyli tą pierwszą krainę, która jest odpowiednikiem Hellfire Peninsula. W Tanan Jungle zresztą jest właśnie Dark Portal, tam się pojawiamy po raz pierwszy i tam dodali dopiero jakiś sensowny content, który też nie był jakiś super genialny, nie? Więc do tej pory miałeś rok bez żadnego, kurczę, bez żadnej nowej instancji, bez żadnego, wiesz, nowego quest chaina, bez żadnych jakichś tam nowości i ten świat, kurde, był dosłownie martwy, nie? Jedyne, co mogłeś robić, to ja tam już mi siadała psycha generalnie, ale był taki jeden quest, dziennie mogłeś sobie wziąć odpowiednik jednego world questa, dosłownie. To był taki Apexis Daily, gdzie brałeś sobie i musiałeś iść w dany region Draenoru i tam pozabijać x mobków, żeby wypełnić pasek, nie? I to tyle. I to miałeś jednego questika, więc wiadomo, były jeszcze jakieś tam takie pomniejsze rzeczy, jak mogłeś sobie gdzieś tam z tego Garizonu, tam były takie daily questy, gdzie mogłeś sobie tam mounty zdobywać, w poszczególnej krainie trzeba było tam poskramiać jakieś tam bestie, ale tego content naprawdę było bardzo mało i faktem jest to, że taki patch 6.2 to w ogóle jest śmiech na sali, nie? W zasadzie, co tam musiało się stać, żeby wypuścili jeden patch i to jeszcze taki, kurde, taki mierny, taki 5 na 10, nie? Tak bym ocenił, więc to było giga tragedia, nie? Okej. Okay. Czy w tym patchu wypuścili jakiś raid? Co było w tym patchu tak naprawdę? Może jesteś w stanie powiedzieć, przypomnieć sobie, czy generalnie, jakie większe zmiany były w tym patchu? Generalnie to w jakby oryginalnym tym rajdem był High Maul, no nie, czyli pierwszy rajd, który został wypuszczony i to był jako pierwszy tier. I później gdzieś tam w okolicach właśnie tego patcha 6.1 wypuścili drugiego rajda, to był ten Blackrock Foundry. Z kolei bardzo fajny rajd, to trzeba akurat przyznać. Heimal nie był jakiś super niesamowity, ale już nawet wizualnie, kurczę, ten Blackrock Foundry był świetny, tam były jakieś tam mechaniki, że te pociągi tam przyjeżdżały, były walki nawet, które bazowały na tym. Bardzo ciekawy rajd. Jakby pójdźcie sobie dzisiaj nawet zobaczcie, to zobaczcie, że był bardzo ciekawy. W każdym razie ciekawostka jest taka, że Blackrock Foundry jest częścią pierwszego tieru rajdów, nie? Więc jakby miałeś dwa tiery tylko rajdów, przy czym no ten Blackrock Foundry jakby był pół tiera, nie? Że to nie był jakby przy okazji jakby pełnoprawnego patcha, tylko ten Blackrock Foundry był zablokowany, ale był dostępny od początku, ale był zablokowany. I patch 6.2 wypuścił Hellfire z Citadel. Taki kurczę, ja bym go określił jako średniak. Ta ostatnia walka z Archimondem była dosyć ciekawa. Natomiast tam też dochodziło do takiej sytuacji, gdzie chyba Blizzard musiał interweniować, bo w trakcie tej walki z Archimondem można było, addony miały takie możliwości, żeby ci w płaszczyźnie 3D pokazywać, w którym miejscu stanąć, żeby jakby uniknąć jakiejś mechaniki. Chodziło tam konkretnie o to, że byli zaznaczani gracze i po prostu między nimi tworzyły się takie jakby, wiesz, lasery, nie? I addon ci dosłownie pokazywał, koordynował ruchy całej grupy, do tego stopnia, że po prostu no ty musiałeś tylko iść tam, gdzie ci Adam pokazał i wtedy Blizzard, pamiętam, że interweniował i od tamtej pory też było nerfione możliwości addonów. Zresztą do dziś dzień gdzieś tam Blizzard od czasu do czasu gdzieś tam ogranicza możliwość działania chociażby takie weakaury i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie feature'y były takie, że miałeś Tanan Jungle, w Tanan Jungle miałeś jakby parę takich questów, plus jakieś tam bonus obiektywy, które gdzieś tam się działy. Wszystko
takie standardowe aktywności. Mogłeś zdobywać sobie Apexis Krystale, które mogłeś wymieniać na jakiś tam gear plus jakiegoś tam mounta. Pojawiła się jeszcze taka frakcja Saber Stalkers. To były te takie szablozęby. Tak, tak, te kotowate. Tak, i można było tam też, to takie trochę była taka grinderska bardzo frakcja, gdzie tam się zabijało, zdobywało się tam reputację i można było też tam jakiś szereg mountów. Natomiast no też taki problem, kurde, Worlds of Draenor był taki, że bardzo duża część nagród, która była chociażby z Stunned Jungle czy z innych aktywności, to były najczęściej rekulory podstawowych stworzonek, które chodziły sobie po Draenorze, czyli miałeś świnkę. I ta świnka na przykład miała się z reputacji i ta świnka była w na przykład 8 kolorach, nie? Gdzieś tam po frakcjach porozrzucone. Albo miałeś sobie talbuka, nie? Te takie tak, kozy. I ten talbuk był, kurczę, w też jakichś tam 7 kolorach, nie? Więc dosłownie większość mountów, które pochodzi z tamtego dodatku, to są po prostu rekolory. I to trochę przywodzi mi na myśl tego mema, że panie Areczku, fajne mounty to są dla zarządu ze sklepiku. A kurczę, dla ciebie, panie Leczku, no tak. Świnka, nie? I ja pamiętam, że oni tam dosyć sporo dodawali chyba tych mountów, bo przecież dodali Fey Dragona, czyli ten taki, taki baśniowy smok, no nie? Ten, co zmienia kolory. Tak, okej. Okay. Ze sklepu. Dodali też później pod sam koniec, dodali takiego Mana Sabra, Mana Saber taki, który bardzo nawiązywał do Legionu. Był jeszcze ten taki Rylak, taki kurczę, on chyba z kolekcjonerskiej edycji gdzieś tam był, więc tych mountów gdzieś tam dodawali, a w grze nie dodawali niczego. Pamiętam, że to mnie też bardzo tak trochę denerwowało. Nawet nie trochę, tylko bardzo denerwowało, nie? No tak. Że w ramach gry nie dość, że masz mało kontentu, to jeszcze, kurde, nagrody z tego kontentu były po prostu denne, nie? A czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, po jakim czasie wyszedł ten major, ten główny patch? Bo czy to był połowa dodatku, czy to był... To była połowa dodatku. To, okay. To był rok czasu, bo jeszcze później, kurde, drugie tyle praktycznie spędziliśmy na tym patchu, nie? Więc ja tak pamiętam, że mój sceptycyzm do World of Warcraft był niesamowity. Ja o tym bardzo często mówiłem. Zresztą widać to bardzo mocno po subskrypcjach w tym dodatku, nie? Tak jak początkowo tutaj nawet sobie wyciągnąłem, ostatni odczyt Mists of Pandaria to było 7,4 miliona. Okay. Następnie to następnie wzrosło do 10 milionów, nie? Czyli miałeś tam 2,6 miliona. No prawie 3 miliony subskrypcji przybyło, tak z bomby, i to widać tak bardzo wyraźnie. I później każdy kolejny odczyt, ten odczyty zakończyły się na 5,5 miliona, czyli no można powiedzieć, że połowa graczy odeszła, nawet gdy jeszcze nie wyszedł, kurde, ten pierwszy główny patch, nie? Aha. Ja o tym też mówiłem i to było tak, tak zauważalne, tak po prostu mocne, że Blizzard w tamtym momencie przestał raportować subskrypcje i do dziś dzień chyba tego nie robi, o ile dobrze wiem. Oni tam coś tam chyba... Teraz jakieś tam pojawiły się informacje, Natomiast nie raportują tego tak bezpośrednio, tak jak to robili kiedyś, nie? Czyli od tego momentu też w sumie była równia pochyła, tak naprawdę, nie? Ja myślę, że mocno tam spadły, nie? Tak, jeszcze szczerze to spadło jeszcze bardziej, co było przykre, bo kurczę, Blizzard bardzo mocno w tamtym momencie nadwyrężył gdzieś tam zaufanie do siebie, przez co musieli, że tak to powiem, dwa razy mocniej, kurde, się postarać, chociażby w tym Legionie, żeby trochę przywrócić te wyniki. I to, wiesz, to jest tak, że kurczę, ten Legion nie miał łatwo, nie? Tak z perspektywy tego, bo jak się ludzie już przejechali, to kurde, jasne. Legion musiał napiąć muskuły, żeby trochę ten... I na szczęście mu się udało. Na szczęście mu się udało, faktycznie tak. To jest prawda. Wiesz co, ja takim okiem troszkę z dystansu trzeciej osoby, powiedzmy, nie mając w ogóle pojęcia, co się dzieje w grze, słyszałem opinię od znajomych, którzy grali aktualnie w ten dodatek, że naprawdę no, były tam jakieś cyrki, wiesz, że siedziałeś w jednej krainie, która po prostu była połowa goła, która była niedorobiona. Ja mówię, co ty gadasz, naprawdę? Nie wiem, czy to jest prawda i nie wiem, czy to jest fakt taki oczywisty, ale no, wiesz, no rzeczywiście... Niektóre segmenty w niektórych krainach był zaplanowany content, natomiast nie został on zrealizowany, więc rzeczywiście jakby takie poczucie, że w połowie ona jest jakby pusta, to jest fakt.
Jeżeli chcesz, mogę przejść teraz do takiego małego segmentu wyciętego kontentu, bo to jest też bardzo ważna sprawa, moim Jasne, zdaniem. Jasne, tak, to też jest bardzo, bardzo ważne. Ja tylko chciałem dodać dla fajną ciekawostkę, że chyba Dave Kosak powiedział, że zamiast Archimonda na końcu wiesz, kto miał być? Gromasz. A to nie wiem. A Gromasz, no. Widać, że zupełnie chyba inaczej. Ja mam wrażenie, że oni pisali trochę na kolanie to tak. Tak, później to zmienili. Zgadza się z tym, co mówisz, że oni też aktualnie zmieniali szybko te rzeczy. Bo jak mówisz, w Alfie było dużo zmian, jeśli chodzi o... Nawet w becie chyba już. Jeśli w becie... Po prostu w oryginalnej wersji gry zmienili dużo i po prostu było dużo zmian. Także, ale to jest w sumie faktycznie duża zmiana, nie? Taki ostatni boss, zmiana ostatniego bossa, wizerunek cały w ogóle. O tym sobie też porozmawiamy, bo chciałbym... To oczywiście później, ale to zahaczmy właśnie na temat... wyciętego kontentu w grze. To jest bardzo, bardzo ciekawe. To mieliśmy dostać... Kojarzysz, ile rzeczy wycięto? Tak, nie, to znaczy sprawę, nie na pewno, nie wszystko, wiesz. Mam parę rzeczy, które tutaj gdzieś wyczytałem, ale nie z doświadczenia. Także jestem bardzo ciekawy, co masz do powiedzenia, jeśli chodzi o ten kontent. Albo o braku kontentu, tak naprawdę. No to właśnie o kontentu, którego nie było. No, tak, tak. Ja ci powiem tak. To pierwsza rzecz, którą na pewno warto wspomnieć, to jeżeli nawet zerkniemy i porównamy sobie mapy Draenoru oraz Outlandsów, no to zauważymy, że na Draenorze czegoś brakuje, no nie? Przede wszystkim brakuje tam takiej wyspy, która była nazwana Farallon. I ona na Alfie i bodajże jeszcze chyba w becie, na Alfie na 100%, ona jeszcze była jako niedokończona kraina i nawet można było sobie tam polecieć i zobaczyć ją, nie? W plikach gry ona też się pojawiła. Wyspa Farallon to było w zasadzie odpowiednik Netherstorm. Netherstorm, tak, okej. Okay. Czyli kraina, która tam była, natomiast w którymś momencie jakby z buildu na build widzieliśmy, jak te krainy gdzieś tam się zmieniają, ale ten Farallon się nic nie zmienia w ogóle, nie? I w którymś momencie, jak był update'owany jakiś build, to ten Farallon znikł. Po prostu wycięli go i nie ma, nie? Ludzie oczywiście zadawali pytania, co, jak, gdzie i oni stwierdzili, że jednak oni tam mają inne plany, tutaj coś tam. Czytałem tak, też, ja tylko tyle powiem, że czytałem tylko, że nie zgadzało się to z koncepcją gry. Po prostu nie pasowywał się w temat przewodnik dodatku. To jest troszkę moim zdaniem troszkę szemrane. Ale dobra. Oni chyba nawet tam wspominali, że to by była druga kraina, która stylistycznie byłaby bardzo podobna, coś tam do Tana, jakieś tam w ogóle wymyślali na kolanie, żeby byleby coś nie powiedzieć. Po prostu nie mieli czasu albo nie wiem, co tam. Myślę, że tak. Kolejna rzecz to Zangarmarsz również miała być taka, gdzieś tam były takie wzmianki odnośnie tego, że ten Zangarmarsz akurat na Draenorze to jest jakby morze, to się nazywa Zangar Sea chyba, czy coś takiego. Mam teraz mapkę przed oczami, też widzę to. Tak, to był Zangar Sea, tam nawet kurczę w konceptach były pokazane, jak jest na przykład w Underbog, są te takie stwory, takie chodzące, takie boglordy, czy jak to tam się nazywa. Wiem, które, aha. To były nawet koncepty takich, kurde, takich jakby waleni, takich, kurcze, wiesz, wielorybów takich grzybowych jakby. I tam też coś miało się dziać, ale ostatecznie z tego gdzieś tam zrezygnowali, nie? Dosyć dużą rzeczą, którą w zasadzie jestem do dziś dzień zadziwiony, to, że w zapowiedzi dodatku i na Bliskonie wspominano, że głównymi miastami, czyli odpowiednikami takiego Dalaranu, Stormwindu i tak dalej, będą dwie nowe lokacje, czyli Temple of Karabor, czyli Black Temple, jeszcze przed upadkiem, to się nazywało Temple of Karabor, który znajdował się w Shadowmoon Valley, oraz Bladespire Fortress, czyli taka forteca ogrów, które tam jakby zostały podbita, ta forteca przez właśnie Frostwolf Clan. I tam to miało być takie nasze główne miasta w tym dodatku, ale nie wiem z jakiego powodu, totalnie tego nie rozumiem, ale totalnie to wycięli po prostu, nie? Jakby one brały udział... w elementach historycznych, w tamtych miejscach questowaliśmy, ale później nic w tych miejscach się nie działo, nie? Po prostu zrezygnowali i koniec, nie? Więc wycięli ten koncept takich głównych miast, do dziś nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Następna rzecz jest taka, że oryginalnie, i to też Blizzard zapowiadał, nawet można w plikach gry znaleźć to, taki gościu był świętej pamięci, Haven się nazywał, on ma tam to pokazane, natomiast garizony oryginalnie można było sobie ustawić w każdej lokacji, czyli mogłeś sobie wybrać, że chcesz mieć garizon na przykład w Taladorze, albo chciałeś mieć tam w tym Gorgrond i tak dalej, więc oryginalnie to zakładało, że mogłeś sobie tą bazę założyć tam, gdzie chcesz,
później z tego zrezygnowano i jakby przygwoździli te dwie bazy w właśnie Frostfire Ridge oraz w Shadowmoon Valley, nie? To jest to. Ponadto, kurczę, było jeszcze masa innych gdzieś tam rzeczy, które były gdzieś tam powycinane, więc Warlords of Draenor, kurczę, był dosłownie, moim zdaniem, dodatkiem, który był poszywany z powycinanych elementów, nie? Tak, i to tak naprawdę, że było to widać i widać na pierwszy rzut oka, że gdzieś tam proces, nawet na przestrzeni bety i alfy, proces tworzenia tego dodatku był bardzo burzliwy, nie? Do tego stopnia, że oni po prostu wypieprzali wiele rzeczy, więc dodatkowo na przykład były wycinane również wątki, jak i nawet rajdy, dlatego że był zapowiedziany, że w szatrach City miały się jakieś tam dziać, to miał być rajd. Zauważ, że nawet jak robimy jakieś rzeczy w Taladorze, to praktycznie tamta lokalizacja jest praktycznie pomijana w pełni, nie? Nie wiemy, co tam się działo. Jest wielkie, ogromne miasto, no nie? Które jest tam otoczone jakąś taką tarczą, ale tam się nic nie dzieje, nic w ogóle. I w każdym kolejnym, jakby gdzieś tam patchu aktualizacji, nic się gdzieś tam nie działo, to też zostało to tam. Chyba w Wasunie więcej się działo niż w tym Taladorze. No rzeczywiście. No. Na tej wysepce małej, wiesz, której... No, może trochę przesadzam, ale faktycznie z mojego doświadczenia. Masz rację, Talador, no tak, to by się zgadzało z pierwotną wersją z Outlandu, czyli z Szatra, nie? Tak naprawdę, rzeczywiście. Muszę sobie aż sprawdzić ten Talador, jak on teraz wygląda, bo kojarzę lokalizację, kojarzę, ale czy rzeczywiście tam się tak mało dzieje, zapomniałem, ale... Musisz sobie sprawdzić, znaczy tam wszystko się działo tak dookoła, ale do samego Szatra już jakby nie wchodzimy, ten wątek nie jest kontynuowany i tego nie ma. I takich rzeczy można znaleźć naprawdę masę, nie? Jest strasznie, strasznie dużo. Ja nawet zrobiłem 9 lat temu taki odcinek, co Blizzard przygotował na patch 6.2 i to jest taki prześmiewczy, kurde, taki prześmiewczy odcinek, ci nawet wyślę gdzieś tutaj na Discordzie, kiedyś sobie najwyżej obejrzysz. Jasne. A ludziom polecam sobie wpisać na YouTubie, co przygotował Blizzard na patch 6.2. To jest taki, zrobiłem takiego mema fajnego z tym takim Meksykańcem czy Hiszpanem, czy nie wiem skąd on jest, kurde, taki ten. A wiem, który, ten, co tak się śmieje. Okej, no. I polecam zobaczyć, bo to myślę, że bardzo fajnie podkreśla to, co się działo w tym dodatku, nie? Okej, ciekawe, podeślij mi to, sprawdzę sobie na pewno. Rzeczywiście, też mam takie wrażenie, ostatnio gdzieś rozmawiałem z patronami i mówię, rzeczywiście, bo robiłem odcinek na temat Arakoa, którzy są naprawdę fajnie zrobieni, pomijając już, tak zadałem pytanie, jeśli byście wycięli Garrosha, jeśli byście wycięli Żelazną Hordę z tego dodatku i zostawili rdzenną, natywną społeczność, czy natywne rasy, które pojawiły się na Draenorze od początku, nie były przybyszami z innej planety w ogóle, etc., to rzeczywiście Arakoa wbijają się na pierwszy plan, bo to im wyszło, powiem ci, że to tego dojdziemy później, jeśli chodzi o na przykład właśnie pokazanie rdzennych mieszkańców, albo konflikt Draenei z orkami, jak to się w ogóle działo, gdy tam lądowali awaryjnie na Draenorze. Także faktycznie muszę powiedzieć, że masz rację, bo zrobiłem odcinek na temat Arakoa, to te lokacje wydają się naprawdę sztucznie puste. Takie po prostu NPC-ki, które mają, wiesz, tylko route od punktu A do punktu B, cały czas krążą. Nie ma jakichś eventów. I ja jeszcze raz mówię to tylko z perspektywy gracza, który wchodzi do tego Draenoru, a nie grał na doświadczeniu realnym wtedy. Ale rzeczywiście, też miałem takie wrażenie, że jest pusto. Jest pusto, rzeczywiście masz. Pusto to jest raz, dwa, że kurczę, jakby widać tak na pierwszy rzut oka, jak tam jesteś, że były plany wobec, wiesz, niektórych lokacji, niektórych segmentów lokacji, niektórych jakby gdzieś tam wydarzeń i tak dalej, miało się coś dziać, ale ostatecznie się nie działo, nie? I powiem ci, no ten dodatek, kurczę, no nie popisał się. Zresztą mówię, no wszystko gdzieś tam wskazuje, nawet same liczby, kurczę, ludzie, którzy grali w tamtym okresie, no niestety, no Warlords of Draenor, kurde, dał klapę i ja do dziś dzień uważam, że no niestety jest to najgorszy dodatek, jaki kiedykolwiek powstał, bo jest dużo takich fajnych elementów, nie? Tutaj trzeba temu dodatkowi oddać to, nie? Ja uważam, że krainy są bardzo ładnie zrobione. Same questy, jak już je gdzieś tam wykonujesz, też nie są jakieś tam tragiczne. Zresztą Warlords of Draenor powprowadzał parę takich ciekawych elementów, które później były kontynuowane, jak chociażby bonus objektywy, nie? Bonus objektyw to jest coś, co pojawiło się w Warlords of Draenor, czyli idziesz sobie do lokacji, nagle ci odpala jakiś taki randomowy event i możesz sobie tam przy okazji robienia questów
jeszcze zrobić takiego dodatkowego questa w lokacji. Przecież różnego rodzaju znajdźki pojawiły się również w Warlords of Draenor, gdzie znajdźki też dawały tobie expa i niejednokrotnie to były przedmioty jakieś tam do sprzedania śmieci, które dawały ci gold, ale też często były to takie przydatne rzeczy, jak chociażby jakieś tam rękawiczki, które pozwalają ci szybciej zbierać, albo jakiś tam przedmiot dla twojej klasy, dzięki któremu tam będziesz sobie lepiej nawalał, nie? Więc to było całkiem ciekawe, co zrobili. Widać, że jakiś tam pomysł mieli. Ja uważam, że później w ogóle levelowanie w Warlords of Draenor było świetne, bo było bardzo szybkie. W zasadzie mogły się robić te bonus objektywy. Później był w ogóle taki sposób na levelowanie, gdzie z Pandarii zdobywało się taką potkę, która ma 300% expa na chyba na 15 minut. I był taki sposób bardzo ciekawy, opisałem go również na kanale, gdzie mogłeś zrobić wszystkie bonus objektywy na całym Draenorze, ale robiłeś je w taki sposób, że pozostawiałeś sobie jedną rzecz nieskończoną. Miałeś na przykład zebrać 5 czegoś tam i zabić 14 mobów, to zbierałeś 5 rzeczy i zabiłeś 13 mobów i wychodziłeś, robiłeś kolejne, nie? I myk polegał na tym, że wypijałeś sobie tą potkę, jak już masz wszystko gotowe, a następnie leciałeś od każdego bonus objektywa, robiłeś tą jedną rzecz, na przykład tam dobijać tego jednego moba i 15 minut oblatywałeś cały Draenor, kończąc te wszystkie bonus objektywy, wbijałeś dosłownie, kurde, maksymalny level, nie? To jest takie fajne, można było gdzieś tam myki robić. Więc ja to akurat pozytywnie wspominam, więc jest parę takich fajnych elementów, natomiast no niestety jest przytłaczająca ilość tych negatywów. Ten dodatek w ogóle nie jest warty tych pieniędzy i ja osobiście uważam, że zrobili nieźle wała ludzi i to mega mocno, nie? No rzeczywiście, to już mamy podsumowanie dodatku, to zamiast na końcówce mamy już twoją opinię, teraz byłem ciekawy, jaką opinię, ocenę, tak naprawdę powiedzmy od 1 do 10, ile byś dał Draenorowi, tak ogólnie, od początku do końca, 1 do 10, teraz. Wiesz co, kurczę, to by było naprawdę, wiesz tak, symbolicznie mógłbym powiedzieć 2 na 10, nie, ale ja bym tam uczciwie, żeby być uczciwie, to taka trójka, nie? Taka trójka na 10 ze względu na to, że były tam jakby jednak fajne elementy, ale raczej to jest takie 2-3 na 10, nie? Okej. Tak mniej więcej to oceniając. To jest zbyt wiele rzeczy, które niestety przemawia na niekorzyść tego dodatku. Nawet często toczą się takie rozmowy na temat tego, co jest gorsze, kurde, Shadowlands czy Warlords of Draenor, bo to są dwa dodatki, które moim zdaniem są uważane za najgorsze, to jednak mimo wszystko jakby Shadowlands z całym szacunkiem, nawet jak on, kurczę, tam nagmatwał wiele rzeczy i nienawidzę tego dodatku, po prostu jakby mógł się nie pojawić, to fajnie by było, to jednak Warlords of Draenor, no niestety, nie można wybrać Warlords of Draenor ponad, kurczę, Shadowlandsy. Warlords of Draenor miał też to do siebie, że te 3 na 10 wynika z tego, że tymi postaciami fajnie się klikało, wiesz? Jakby ja pamiętam, przelevelowałem praktycznie każdą postać i mi się fajnie grało, był fajny class design w miarę, nie? Okej, to też dojdziemy do tego później, co doszło, może jasne. Od tego, czego nie było, to dojdziemy też, co doszło i też nowe zmiany klasowe, nowe zmiany interfejsu, nowe rzeczy, które po prostu doszły. Ale to jest ciekawe, to jeśli porównujesz Shadowlands i Draenor, teraz przychodzi mi na myśl, że oba dodatki miały dobry start. Oba dodatki cierpiały później na brak kontentu i oba dodatki skończyły z, no, po prostu z niesmakiem albo z cierpkim posmakiem w ustach, bo po prostu, wiesz, tutaj garosz. Może, nie, wiesz co, dodatek, jeśli teraz sobie przypominam cutscenkę, gdzie Thrall walczył z garoszem i przypominam sobie Shadowlands, No to bije na głowę. Warlords of Draenor bije na głowę Shadowlands, bo to nie ma porównania. Mm-hmm. Ale rzeczywiście, oba dodatki cierpią na podobną przypadłość, albo na przypadłości rzeczywiście brak kontentu, zawiedzione oczekiwania. To jest chyba najgorszym rzeczą, co można zrobić. Wiesz, tak samo jakbyś pokazał właśnie lizaka przez szybę, a później nawet nie poczuł smaku, ani w ogóle żadnego. Mam dobre pojęcie, o co ci chodzi. Rzeczywiście widzę teraz po prostu szerszą perspektywę tego dodatku z twojego punktu widzenia, jeśli grindowałeś, grałeś, codziennie logowałeś się, po prostu widzę to, czuję to, te emocje negatywne, kurde, no nie ma co robić, mówisz, że to jest tylko jeden daily quest na dzień. Więc słuchaj, ja ci powiem, to jest świetne, bo tak jeszcze przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że mój kanał to też jest trochę taka, kurde, kapsuła czasu i można się wrócić do właśnie tamtego okresu, tych 8-9 lat do tyłu i możecie sami nawet sobie zobaczyć,
poprzez to, co jakby moją tą twórczość, o, tak sobie powiem, twórczość. No jest twórczość, to jest twórczość. Jesteście w stanie zobaczyć sobie to wszystko. Ja tam komentowałem szeroko różnego rodzaju cinematiki, które gdzieś tam wychodziły, końcówkę dodatku, patche. Mam nawet takie wrażenia po tygodniu, patcha 6.2. Jest dużo takich rzeczy, które możecie sobie obejrzeć i trochę przeżyć tamten czas. Wiadomo, że to jest jakby moimi oczyma, ale myślę, że są to akurat rzeczy, które są bardzo zgodne z rzeczywistością, nie? Tak, dobra, skupmy się może na tym, co jeszcze mieliśmy, co zmienili względem poprzedniego dodatku, czyli Mists of Pandaria, bo Mists of Pandaria troszkę też zmienił postać, to znaczy levelowanie, bo pamiętasz, wprowadzili nowe talenty, które moim zdaniem nie były dobre. To po prostu było no, nudne, nie? Po prostu wybierałeś jedną z trzech talentów, co 15 poziomów i czekałeś tylko na ten pasek, gdzie ci się wbije, że ten ding i leciałeś na następny talent. Nie było czuć progresu. Nie było czuć progresu, tak. No to też w ogóle rzeczywiście to zmienili. Nie miałem pojęcia, że troszkę uszczuplili te skille. To też jest fajna, ciekawa opinia, ciekawe spostrzeżenie. Okej, level cap chyba do 100, tak? Doszliśmy. Tak, tak jest, mieliśmy 100 to było. Teraz sobie tutaj czytam item squish, change to stats, hit, dodge, parry. To są takie rzeczy, które... Naprawdę... Tak, oni pousuwali właśnie część gdzieś tam statystyk i ten ability pruning, o czym mówiłem, to też po prostu ograniczenie ilości umiejętności. Wiesz co, to jest świetne, bo ja teraz siedzę i gadam i dosłownie scrolluję sobie po moim kanale i jest dosłownie ograniczenie umiejętności wyszło na dobre. Pogadanka. I mam pogadankę 8 lat temu, gdzie właśnie rozmawiałem. Dosyć sporo umiejętności zostało usuniętych, takich, kurczę, które nie były jakoś super użytkowe, ale fajnie, że były. Wiesz, przykładowo dla Huntera Eye of the Beast, nie? Czyli to, że mogłeś jakby wcielić się w swoją bestię i biegać jako bestia. Albo na przykład tam mogłeś sobie gdzieś tam... Miałeś też takie umiejętność, kurde, nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale dla Huntera taki jak Farsight tego szamana, czyli tak, gdzieś tam dystans. Eagle Vision? Tam, Eagle Vision chyba? Eye of the Eagle, coś takiego. Albo Eye of the Eagle, chyba tak, no. No i pełno takich umiejętności, które niekoniecznie były jakby częścią twojej rotacji, ale były takimi umiejętnościami, które gdzieś tam miałeś, taki flavor abilities, one zostały pousuwane, nie? Okay. I po prostu zniknęły. Żeby nie zaśmiecać ci pasków, a dodatkowo jeszcze, to co też wspomniałem wcześniej, duża część umiejętności, które były umiejętnościami dostępnymi na przestrzeni wszystkich speków, zostały uspecjalizowane, czyli po prostu jakby teraz wchodząc na przykład w Fire Mage'a miałeś Fire Spell'e, wchodząc we Frost Mage'a tylko Frost Spell'e, gdzie wcześniej nawet jako Fire Mage gdzieś tam miałeś dostęp do tych, wiesz, umiejętności, co prawda słabszych, ale miałeś, nie? Więc jakby oni zamknęli po prostu dużą część umiejętności za specjalizacjami, więc one nie były już, te postacie nie były takie wszechstronne, tak jak wcześniej byłeś hunterem ze specjalizacją, czyli jakby z taką dodatkową odnogą, powiedzmy marksman, nie? Okej. Tak, teraz zacząłeś grać spekami. Czyli jakby nie grałeś już konkretną klasą ze spekiem, tylko zacząłeś grać konkretnym spekiem. Tak bym to mniej więcej określił, nie? Więc to tak było dosyć średnio odebrane. Zresztą później właśnie Blizzard troszeczkę cofał się z tej decyzji i przywracał niektóre umiejętności. Zresztą pamiętam, były tam takie kurde absurdy, jak na przykład to, że Blizzard, po prostu do dziś dzień pamiętam, że nie mogą przywrócić Eye of the Beast, nie? Czyli tej umiejętności, gdzie się wcielasz w beta, bo gdzieś tam przy usuwaniu im tam kod zniknął. Kurwa, coś takiego. Myślę, że gdzieś zgubili kod i w ogóle nie ma kodu tej umiejętności, a robienie teraz na nowo to za dużo czasu, czy coś takiego. A później się okazało, że da się gdzieś tam przewrócić. Okay. Takie gdzieś tam farmazony były, nie? Pod tym kątem. Rzeczywiście. To ciekawe. Przypominam sobie teraz ten spell, taki Warlocka, pamiętasz? Taki spell, gdzie sobie mogłeś okiem chodzić? Eye of the Killer, Eye of chyba. Killer. Tak. I czy on jeszcze w ogóle jest Warlocka? Ja z Warlockiem... Teraz nawet nie wiem, przyznam ciekawe. Szczerze. Tak właśnie, wiem, o co ci chodzi z takimi spellami pomocniczymi, takie rzeczy, no. Dobra. Ograniczenie spell, jeśli chodzi o klasę, a zwiększenie bardziej może z prestiżu speca, no może faktycznie. Ale wiesz co, to jest też na plus, bo czułeś się bardziej może fantasy, wiesz, fantasy class, może bardziej, oni chcą wprowadzić to teraz War Within, gdzie bardziej robią na przykład, wiesz, Shadow Ranger, albo Mac może, już Priest może być teraz na przykład Arkonem, tak jak właśnie w StarCraftie, wiesz, takie bardziej rzeczy. To mi się podoba, chociaż nie wiem, jak to pójdzie w Alfie, to było myślę, różnie. Mimo wszystko, ja myślę, że i tak oni wrócili właśnie bardziej do takiego
przywrócenia dużej części baseline'owych umiejętności i tego speka, więc jakby ludziom się to nie do końca spodobało, taki maksymalny ability pruning, oni później to odkręcali. No i dzisiaj myślę, że to już jest na takim fajnym poziomie w miarę, nie? Że mamy tą podstawową klasę, chociażby w postaci nawet tego drzewka talentu podzielone na jakby drzewko talentów specjalizacyjne oraz jakby ogólne dla całej klasy dostępne, nie? Więc jakby widać, że tutaj jednak takie zamykanie się tylko na jednego speka to nie było do końca dobra rzecz, ale też można powiedzieć, bo tak rozmawiamy o tym, co było, co dodał, to tutaj taki kurde jeden wielki, że tak to powiem, słoń gdzieś tu jest i ten słoń w pokoju, jest to nowe modele. Myślę, że to jest też bardzo ważny element. Nowe modele, które zostały odświeżone po tylu latach. To było czuć generalnie, bo na tle nowo dodanych modeli, jak chociażby Pandaren, czy wcześniej właśnie Worgen, no to te podstawowe kurde rasy miały rzeczywiście dosyć duży problem, nie? Bo wyglądały już bardzo, bardzo datowo, więc to też była dosyć duża zmiana i mi się jakby bardzo podobało to, jak i w jaki sposób oni to te modele odświeżyli. I powiedziałbym, że w większości zrobili to dobrze. Naprawdę, wiesz, oddali ducha tych modeli oryginalnych wraz z opcjami kustomizacji. Rzecz jasna, było tam parę takich kontrowersyjnych rzeczy, na które ludzie gdzieś tam zwracali uwagę, bo tam przy okazji nie zmienił się tylko model, ale również animacje, one stały się bardziej płynne. To można nawet zobaczyć, jak sobie zagracie w retaila i zobaczycie na przykład, nie wiem, retailowego dwarfa, albo później, a później przyjdziecie sobie na klasika, to one były takie bardziej sztywne. Nawet te ruchy i te animacje, oni je upłynili, nawet zrobili trochę tak bardzo kreskówkowo troszeczkę, że ta postać jest taka bardziej plastyczna, ale nie obyło się oczywiście bez jakichś tam problemów i moim, pamiętam doskonale, problemem był Night Elf, chłopak Night Elf, mężczyzna, jego animacje biegania wyglądały strasznie dziwnie, ja na to też zwróciłem uwagę, zresztą robiłem, kurczę, film i właśnie w patchu 6.1 na PTR-ze oni zmienili tą animację, zresztą też mogę ci nawet, kurczę, podesłać właśnie. Możecie zobaczyć. Jak możecie sobie zobaczyć, wpiszcie Warlords of Draenor 6.1 animację biegania Night Elfa. Tak, takie odnoszenie, kurde. Tu jest jeden film z odnośnikami do moich filmów, ale tam właśnie zmienili to i on już tak, bo on tak początkowo on tak hopsał, tak w ogóle tak, jakiś taki dziwny był ten Night Elf, nie? No i też warto wspomnieć, że nie zrobili w początkowej fazie modeli Blood Elfów i Draenejów. One pojawiły się dopiero w późniejszym patchu, w późniejszej aktualizacji. Okej, ciekawe. Tak, ja też patrzę właśnie na screeny teraz przed i po, na przykład Humana, to rzeczywiście jest różnica. Oczywiście te modele są po prostu, no co, bardziej detail, takie szczegółowe i nie jest, klasyczna wersja była taka gładka, nie? A tutaj po prostu więcej tekstur jest po prostu. Tekstury są gładsze, lepsze. Oczywiście, wiesz co, nawet mi wleciało z głowy, że to było Warlords of Draenor. Coś mi się skojarzyło, że w Kataklizmie robili revamp map i revamp terenu i coś miałem błędne przekonanie, że w Kataklizmie też zrobili rework modeli, ale to rzeczywiście nie było jeszcze to, bo to teraz Warlords of Draenor wygląda naprawdę o wiele, wiele lepiej, jak teraz patrzę przed i po, już na przykładzie na przykład tego Humana, to rzeczywiście... Tak, wiem, jeszcze patrzyłem z ciekawostek, które wprowadzili, patrzyłem jeszcze distance view, zwiększyli. Czy to miało wpływ na widoczność? Znaczy widoczność na pewno, ale czy tam napisali, że view było zwiększone i nawet było z lekką animacją, że mogłeś sobie zobaczyć, na przykład, wiesz, lecisz sobie mountain wysoko, wysoko i ten view po prostu był szerszy, widziałeś dalej, ale widziałeś też elementy, które były tam lekko animowane. Czy to zauważyłeś to w ogóle w grze? So, ja myślę, że oni z dodatku na dodatek cały czas gdzieś tam z tym view distance'em działają. To pewnie było zauważalne na tle, wiesz, gdzieś tam tych klasycznych wersji i później coraz dalej. Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o view distance, to Warlords, nie Warlords, tylko w Dragonflight'cie teraz najbardziej to zmienili do tego stopnia, że teraz ten view distance jest tak daleki, że widać te obiekty, one są nawet renderowane, co prawda za mgłą, ale są renderowane chociażby kształty, gdzieś tam jakichś gór i innych takich. Nie wiem, czy miałeś okazję zwrócić na to uwagę to teraz w dzisiejszym WoWie. To jest imponujące, nie? Tak, to jest więc to jest zauważalne. Wtedy, szczerze, już nawet nie pamiętam i mówię, z dodatku na dodatek gdzieś tam to powiększają te view distance, pamiętam, na Northrend też powiększyli, później kolejne dodatki i w kolejnym, więc gdzieś tam... Jasne, to jest taki szczegół, ale z większych szczegółów, z takich rzeczy z interfejsowych też, na uwagę zasługuje też Adventure Guide wprowadzili. To jest bardzo fajne, bo ktoś, może w końcu coś mi z tego zawsze, powiem ci, brakowało kiedyś tam, że, bo
szukając jakiegoś info w grze na temat kogoś tam, albo dungeonu, który robisz, niekoniecznie aktualnego, zawsze mówię, kurczę, ale co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. I fajnie, że w World of the Geno wprowadzili Adventure Guide, który ci tam w paru akapitach mówi, kto jest kim w tym dungeonie i co ty w ogóle robisz w tym rajdzie. To jest bardzo Lucik, ciekawe. Lucik, mechaniki i tak dalej, i tak dalej. To jest całkiem dobre, nie? Ja myślę, że ten feature, bo tam jest jeszcze ten taki feature suggested content, gdzieś tam sugerowany content, to do dziś dzień gdzieś tam jest, natomiast myślę, że jakby fajnie było, gdyby to było bardziej interaktywne, nie? Bo na razie to tylko tam wrzuci, o, możesz zrobić Battlegranda, albo możesz pójść na dungeona, nie? To tak trochę myślę, że za mało używają tego feature. To prawda. Więc tak, ale generalnie dobrze dodali taki, to by ten Dungeon Journal też to tak się nazywa, nie? Tak, wiesz co mi się marzy w Adventure Guide jeszcze? Na przykład byłoby świetnie, gdybyś w dungeonach, zakładce dungeon, już nie mówię o rajdach, ale to też, to jest jedno z drugim powiązane. Chciałbym, żeby, tak jak masz w grach, w LoLu czy cokolwiek, mógłbyś sobie zobaczyć twoją umiejętność, to tak samo tutaj chciałbym w Adventure Guide, żeby w WoWie była po prostu animowana umiejętność bossa, z którym walczysz, nie? Żeby było pokazane. To ciekawe, że jakby tak, na zasadzie, kurde, że on wali gdzieś tam, kurczę, i jest animacja. Bo wiesz, bo jeśli teraz w Adventure Guide wejdziesz, załóżmy nawet w aktualnym retail w WoWie, to gdy sobie włączysz na Mythicu bossa, jakiegokolwiek, z któregokolwiek dungeonu, to masz... Sprawka, słuchaj. Tak. I ci się nie chce, nie? Ja naprawdę, grając tankiem, czy ucząc się nowego speca, czy w ogóle ucząc się nowego dungeonu, albo... No, nie oszukujmy się, nie wszyscy znamy sobie konkretne wszystkie zdolności, które używał każdy boss, ale tego się po prostu odechciewa, no właśnie. I fajnie byłoby zobaczyć wizualizację po boku, czy po lewej stronie konkretnie. Klikasz na... Animację, tak, nie? Dokładnie. Skilla. Wiesz co, to by było świetne. Chciałbym, żeby tak Adventure Guide wyglądał. No bo często nawet czytać, jakby czytając, nie idzie wydedukować, co to konkretnie będzie, nie? Dokładnie. Masz tylko... Tak, masz tylko czaszkę, wiesz, i deadly, nie? Na przykład ostrzeżenie. O, to jest, wiesz, na hita, nie? Na przykład. Ale to Panie też... Samuelu, może od razu niech gra się sama za siebie gra, słuchaj. Od razu wszystko, może niech Dungeon Journal za ciebie grało. Kurczę, ale no to by było fajnie, w takie marzenie, które miałbym jakieś tam ciche, to wprowadzili coś takiego. Bardziej interaktywny Adventure Guide, ale tak, w World of Draenor prowadzili ten Adventure Guide. Czytam sobie jeszcze, że Heirloomy... Znaczy, jak było z tymi Heirloomami? One dostały tą zakładkę, że można było sobie tego... Nawet patrzę właśnie, kurde, słuchaj, ty mi mówisz, a ja dosłownie mam film, dosłownie. World of Draenor, tabelka Heirloomów, czyli po prostu to był ten moment, kiedy oni wprowadzili tę możliwość generowania tych Heirloomów, bo do tej pory trzeba było je wysyłać manualnie, nie? Gdzieś tam szukać po postaciach, więc oni tam dużo zmienili. Też jakby te tabelki mountów, to wszystko tam zmiany w interfejsie rzeczywiście trochę się pojawiło, nie? To fakt. A Merged Action Houses też czytam. To też jest dosyć dobra sprawa. Crowd Controls to już są detale, w których nie będziemy wchodzić. Chciałbyś jeszcze coś dodać, jeśli chodzi o dodany content? W ogóle, ogólnie, nie interfejsu, tylko po prostu coś, czego nie było w Mists of Pandaria, a co zauważyłeś w World of the Geno, po prostu ułatwiający ci życie. Wiesz co, ja myślę, że to chyba większość przeleciliśmy tak szczerze, nawet tak samo sobie gdzieś tam przypomnieć, wiesz, tam mówiliśmy o jakichś opcjach graficznych i tego typu rzeczach, tam trochę zmian gdzieś tam było między jednym a drugim, natomiast myślę, że chyba przeleciliśmy przez wszystkie takie zmiany, tak, wiesz co, to może przejdźmy troszkę do klimatu, do tego, jak ci się grało, kurczę, wiesz, gdy zobaczyłeś... Na zachodzącym słońcu te sylwetki tych starych postaci, Killrog, Deadeye, przecież były badassy, tak jak powiedziałem, wiesz, w odcinku, Garrosh zebrał wszystkich, spuścił im smycz i powiedział, bierz go, tak jak po prostu, to była taka fajna retrospekcja, ale też fajna, no, alternatywna wersja tego, co by było, gdyby. I co by było, gdyby stara horda po prostu żyła, okej? Okay? No bo Blackhand, Ner'zhul, Garrosh, kurczę, to były nazwiska, które znamy tylko z opowieści albo z Warcrafta 3, gdzieś tam jakieś wzmianki, a tutaj, kurczę, widzimy tych ludzi w, wiesz, in the flesh, w
Orków w zasadzie. Przepraszam, no, orków, nie? Tych orków. No. Ja ci powiem, że każda kraina generalnie porusza jakiś tam fajny wątek i dlatego też szkoda, że gdzieś to tam nie było mocniej poruszone dalej, nie? Nawet tak lecąc po kolei, no to mieliśmy przecież wątek Shadow Moon Valley na przykład, nie? No to mieliśmy ten klan Shadow Moon, nie? Tych takich warlocków, no i tej wojny między Draenei oraz właśnie tymi orkami. Tam też był ten motyw tego Naru, nie? Tam pamiętam, że też troszeczkę inaczej był pokazany niż historyczny Velen, nie? Gdzie w naszej rzeczywistości oni w zasadzie się bronili i uciekali później. A tutaj w tej rzeczywistości ten Velen, on powiedział, nie, kurde, ja będę walczył, nie, i on stoi, napierdziela tymi promieniami, nie wiem, czy pamiętasz, był taki schemat, gdzie on tam stoi, kurde, tak, na tym praworze. Pamiętam, że były coś takiego, że były rakiety, katapulty z żelaznej hordy, a oni strzelali tak jak teraz w Izraelu, po prostu, wiesz, antytarczowa tarcza, znaczy antyrakietowa tarcza, nie, no coś takiego na tej zasadzie. I ja ci powiem, że to była też taka zmiana, nie? Taki, jak mówimy o alternatywnej historii, że ten Velen jednak, wiesz, tam stoi i walczy. Mieliśmy ten motyw puryfikacji tego Naru, nie pamiętam, jak ona dokładnie się nazywała, nie wiem, Kure, czy coś takiego, jakoś tam się nazywało. Chyba tak, to była z szatra, no. W każdej krainie mieliśmy zwieńczenie, mieliśmy jakiś tam taki cinematic. Przechodząc dalej do Taladoru, mieliśmy właśnie tego Blackhanda, nie? I właśnie te statki, te motywy z tymi statkami mieliśmy. Marada, ten taki mocny wątek z Irel, czyli tą Draenejką, która na początku my tam w ogóle uwalniamy z tej kopalni, później ona się takim badasem, można powiedzieć, staje. Gorgrond, który ukazuje nam dzikość Drenoru dosłownie. Jest to ta kraina, która jest w połowie gdzieś tam, że tak to powiem, skażona życiem dosłownie, bo mamy przecież ten wątek z tym Everbloom, który się rozrasta, nie? To jest to życie, które spacza dosłownie. A z drugiej strony mamy, rzecz jasna, tych gigantów, tych gronów, gdzie oryginalnie to oni byli panami gdzieś tam Outlands, nie? Te stwory. W tej rzeczywistości to orkowie gdzieś tam, że tak to powiem, rządzą, nie? Tym światem. Mamy te Blackrock Foundry, czyli to tam całą placówkę, nie? W której oni tam transporty mają różnego rodzaju. Frostfire Ridge, motyw z ogrami, którzy są podbijani przez Frostwolf. No i ogólnie nawet Highmaul. Też całkiem ciekawie Warlords of Draenor poruszył wątek samych ogrów, które rzeczywiście z perspektywy naszej zawsze to były ogry, to były te takie głupki, nie? Takie długie. A tutaj mogliśmy zobaczyć pik ich cywilizacji, nie? Gdzie oni jednak byli, nie byli tak ograniczeni umysłowo, jak są teraz, nie? Dokładnie, masz rację. To jest bardzo mocny punkt w ogóle, no, lore. Lore jest jasnym punktem tutaj w tym dodatku. Już oczywiście abstrahując od gameplayu i od w ogóle z kampanii jaką prowadził, a raczej nie prowadził Blizzard w tym dodatku, to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobrze jest po prostu zobaczyć Draenor natywnych mieszkańców Draenoru, tak jak powiedziałeś. I tu parę ciekawostek, na przykład Magnaron to był wielki gigant, który walczył z Botanem. Botan to był właśnie ten Evergrowth i z tego się wszystko zaczęło. Przecież orków, na orków mówimy dzieci z kamienia, bo przecież orkowie byli w prostej linii, pochodzili od grona, czyli najpierw był Magnaron, z Magnaronów, z tych szczątków powstali groni, później był ogroni, czyli każdy... Tak. Właśnie to jest ciekawe, bo no, każdy chyba zna Dragon Slayera, Gróla, przecież to był właśnie właśnie grunt. To były potężne bestie, które po prostu były pierwszymi dziedzicami Magnarona, czyli takiego wielkiego giganta, który był stworzony przez jednego z tytanów, ale to już mówiłem w odcinku. Masz rację. I to też ciekawostka. Blackhand, wspominałeś go, on tutaj w tym dodatku zajmuje się manufakturą, kowalstwem, w ogóle jest taką bardziej zaopatrzeniowcem i zbrojeniowcem w tej żelaznej hordzie. Tylko że to ciekawostka, właśnie Blackrock, minerał Blackrock jest z Magnarona. To było jego ciało. Czyli to jest bardzo trwały materiał, ale to jest ciekawostka. Blackrock był pozyskiwany ze szczątków, to są tak naprawdę szczątki Magnarona, czyli tego pierwszego
wielkiego kolosa, który walczył z Evergrove. To jest właśnie ciekawe. Kurde, tego na przykład nie wiedziałem, ale to widzicie, są takie fajne smaczki. Bardzo fajne smaczki. I właśnie Draenor właśnie miał dużo takich setupów, nie? Gdzie było taka możliwość, kurczę, gdzieś tam zrobienia. Wiesz, nawet jak mówiliśmy o tym świetnym kontencie, ja przypuszczam, że to mogło gdzieś tam się pojawić, bo oryginalnie jak się otwierało mapę Draenoru, to w lewym dolnym rogu można było zobaczyć taki wielki kontynent, który tam był. I tam generalnie był kontynent ogrów, nie? Był przecież cały taki gdzieś tam wątek z tym, że oni gdzieś tam mieli ten swój kontynent, to nie było gdzieś tam też poruszane niestety, więc kurczę, fajnie było to wszystko zobaczyć, ale niestety no nie było follow-upów, nie? Czyli był setup, ale nie było follow-upu, czyli no, żeby podłapanie gdzieś tam tych wątków, nie? Tak, z tymi Arakoła przecież, kurczę, też cały wątek w tym Bladespire, tak? Nie Bladespire, tylko jak to się nazywał, kurde... To był chyba, poczekaj, Skyreach. Skyreach, no. I całe te wątki, no tam było tak dużo, kurde, potencjału, nie? Z tym wszystkim. Właśnie, bo chciałem cię zapytać, jeśli chodzi o Arakoa, bo ja robiłem odcinki na temat genezy tej rasy i w ogóle, i była taka bogini, która w ogóle stworzyła tą rasę, ona się nazywała Rukmar. I kojarzysz, ona się pojawiała co jakiś czas w grze i to jest właśnie, jestem bardzo ciekawy, czy ty ją widziałeś, czy pamiętasz Rukmar? To po prostu to było echo, to nie była ta Rukmar, która umarła, to było echo, bo oni ją wskrzesili jakimś cudem. Tak, po prostu Rukmar to był Warboss też chyba, nie? Okej, właśnie, bo jak robiłem odcinek na ten temat, to nie mogłem jej znaleźć. Ktoś mi powiedział, że ona się pojawia raz na parę godzin. Nie mogłem jej po prostu dopaść, nie mogłem jej po prostu znaleźć. Tak, Rukmar to był po prostu world bossik, który pojawiał się raz na jakiś czas. Można było tam dostać z tego, pamiętam, mounta takiego Feniksa Solar, coś tam. To ciekawe, bo ona była ważną postacią. No to tutaj na pewno wiem, że się pojawiało, bo wiem, że ją mordowałem, tą ważną postać. Znaczy, to było echo tego, co było wcześniej, ale tak. To było, miało związek z całą genezą rasy Arakoa. To mi się bardzo podobało w tym dodatku, że udało im się przedstawić. Pamiętasz genezaurów też, które się biją z botami, cały czas jest ta walka. I to mi się bardzo podoba, że ukazywali troszkę, uchylali troszkę kurtyny, jeśli chodzi o pierwotny Draenor i tego, co zrobił. To była Agramar, który ustanowił i on później odleciał z Draenoru, bo on zobaczył, co się dzieje. On w pewnym momencie tak troszkę lorowo w pewnym momencie zobaczył, że Evergrove, czyli ta wielka roślinność się rozrasta i rzeczywiście pożera samą siebie. I za paręnaście, nieokreśloną ilość czasu dojdzie do tego, że ona zje samą siebie. I planeta będzie jałowa i po prostu będzie pustynia. Bo już jak zje samą siebie, to... Nie, że pochłonie wszystko, co tam jest, to jeszcze pochłonie siebie, nie? Tak. To właśnie, więc to jest bardzo ciekawe, że ta... No po prostu ta geneza planety była bardzo ciekawa i teraz... Czy mnie nie myli, że tam też coś było związane z duszą Tytana, kurczę, tam w środku, w tym coś tam było, jakiś chyba... Znaczy, wiesz co, to nie było... Ja się tak zatrzymałem na tym. Było sześć, brakowało na Azeroth jest po prostu, wiesz, szósty element i brakowało tego... On został uciszony na Draenorze. Dlatego ta roślinność po prostu się rozrosła. Ona miała po prostu moment dobry, bo nie było żywiołów tak jak na Azeroth, gdzie ten element życia nie był taki, był, ale był bardzo zagłuszony, a na Draenorze ten element życia rozkwitnął po prostu i z tego wzięła się ta... Dysbalans tej mocy, tak, nie? Tak. No i dlatego to było. I zobaczył, Agramar to oczywiście miał, jak to Tytan, miał wgrane po prostu w głowie, że musi być porządek. On to chciał uporządkować i Agramar poleciał na Draenor, zobaczył, co się dzieje i ustanowił, stworzył tego Magnaron, on się nazywał Magnaron, to był wielki, wielki kolos. Tak naprawdę, żeby sobie wyobrazić, jaki on był wielki, to jeśli sobie otworzycie mapę, to między Taladorem a Gorgrondem jest taki, wrzyna się w Zangar Sea, taki troszkę taki górski łańcuch. I to jest ciało Magnarona. On tam poległ, bo Everbloom go wykończyło, bo były cztery Spormounts, czyli cztery kopce. I on pokonał trzy, został jeden, który po prostu go pokonał. I to była pierwsza runda dla Everbloom. I to tak naprawdę, żebyście wiedzieli, jak wielki to były pierwotne czasy Draenoru. Bardzo ciekawa historia. W ogóle Draenor, kurczę, wydaje się takim światem trochę dysbalansu, nie? Bo z drugiej strony zobacz, co się działo później po tych wszystkich wydarzeniach w Warlords of Draenor.
gdzie w zasadzie mieliśmy światłość, która się również tam rozpanoszyła, nie? Motyw właśnie z Irel i nawet ten motyw tego, że wiesz, że Void i światłość to jest jakby dwie strony tego samego, wiesz, coina, że tak to powiem, tak? Czy monety. Dokładnie. I to, że kurczę, jak pozostawimy sobie światłość samą sobie gdzieś tam bez jakiejś gdzieś tam przeciwwagi, to światło spacza dokładnie tak samo jak Void, nie? Ono po prostu już w którymś momencie zaczyna, wiesz, fanatyzować ciebie do tego stopnia, że właśnie tam wytworzyła się ta krucjata światłości, wiesz, że jak nie jesteś z nami, no to znaczy, że jesteś przeciwko nam, nie? Więc to dużo takich dysbalansów się pojawia, nie? Że tam ten świat jakby niestety cierpiał na to, nie? Tak, jak się pojawiła ta światłość właśnie od tego Naru, który został uratowany przez Velena, no to później zobacz, że doprowadziło to do gdzieś tam tej takiej krucjaty ze strony Irel, nie? Tak, to jest pamiętne i każdy chyba to zna. Maghar Orkowie, oczywiście ta cały prolog, cała mini kampania tej rasy też o tym mówi. To rzeczywiście, masz rację i to, co wspomniałeś o klanie Shadow Moon, oni też przecież wyznawali, nie wiem, czy to było w Outland, mogę teraz sobie mylić alternatywny Draenor z Outlandem, ale nie wiem, w którym momencie klan Shadow Moon też czcił upadłe Naru, to znaczy upadłe, czyli zamienione w Void. Wiesz, bo pod koniec życia kryształu Naru, tej całej, powiedzmy Naru, zamienia się w Void. Więc tak, on się zapada w siebie i tworzy tym ciemność. Tak. Oni właśnie to, tylko nie wiem, czy to było na Outland, mogę teraz się chyba mylić. Było na tym Draenorze, wiesz? Tak chyba tak, wydaje. Możliwe. No, i to też było bardzo ciekawe. No, udało im się troszkę wpleść narracji pierwotnego Draenoru. Na to też czekałem, który jest widziany teraz właśnie. No, Zangarmarsz nie ma. Jak teraz sobie teraz porównuję mapę, to Frostfire Reach. No to nie ma teraz w ogóle, jest kompletnie wycięte, jeśli chodzi o Outland, to rzeczywiście. Shadow Moon Valley chyba wygląda tak samo. Wygląda tak samo. Bardzo, bardzo podobne, no. Wybija się tam właśnie na wschodniej stronie Black Temple, czyli Karabor. Właśnie, wiesz co, jeśli tak porównujemy mapę i porównujemy Outland, ja grając w TBC, nie miałem dużego pojęcia o lore, ale zawsze mnie ciekawiło, what the fuck, co tu się stało, jeśli chodzi o Aknidon? Pamiętasz ten wielki krater, który po prostu roztupczyło? Tak. No. To było ciekawe, ta muzyka jeszcze, która po prostu była no dołująca, te wszystkie kości leżące. Tam nie było zupełnie nic. Piasek, śmierć i jeszcze w ogóle zakryte takie zachmurzone niebo. I to troszkę robiło takie, znaczy troszkę, to robiło duże wrażenie i świetnie zobaczyć rzeczy, które były przed. No, tak właśnie. Tak, akurat mogliśmy zobaczyć ten grobowiec, można by powiedzieć, bo to tam składali właśnie ciała. Tak. I można było zobaczyć to w pełnej krasie, nie? Czy jak to jeszcze przed tym, jak zostało wybuchnięte przez murmura, nie? Czyli ten taki element dźwięku, nie? Oni tam przyzwali później i to rozdupczyli, dlatego to jest rozwalone. Ale był dungeon nawet przecież w tym, nie? W Aknidon, tak. Aknidon, tak. Czy mówisz o Outland, znaczy TBC, czy mówimy o Draenorze? Mówię o Draenorze i na Outland też był. Tak, zresztą, masz rację. Tak, chyba były cztery były, tak? Czy trzy? Cztery były na tym, tak? Miałeś Shadow Lapsy, no tam w każdym razie to był. Nieważne, były coś takiego, tak. No. Tak, to było ciekawe i no fascynujące. Zobaczyć właśnie, co było przed. Draenorze niezniszczoną wersję, nie? Tak, no, tak było. Dokładnie, wiesz, zobaczyć Karabor. Wiesz, każdy kojarzy sobie Black Temple jako siedzibę Illidana. Teraz można zobaczyć, co było wcześniej. Tylko, tak jak powiedziałeś, wiesz co, troszkę szkoda, że no nie ma tej większej interaktywności w tych miejscach. Po prostu też troszkę jest puste. To że nie możesz... Wiadomo, były questy, oczywiście tam pewnie cała otoczka fabularna jest powiedziana, ale brakuje takich elementów bardziej interaktywnych i no, troszkę widać, żeby to było miasto główne, wyobraź sobie, nie? No, to tam, kurczę, to by było naprawdę super, kurczę, ale widzicie, Warlords of Draenor się stało, więc niestety, kurczę, podjęli taką decyzję, a nie inną, no moim zdaniem głupią, nie? I to pozostawiło taki niesmak, nie? Zwłaszcza, że trochę jest taki niesmak pozostaje, jak oni mówili o tym wprost, że to będzie, a później stwierdzili, że tego nie będzie. Nie? No, wiesz co, jeszcze przypominam sobie, jak ty powiedziałeś o tych różnicach. W kwestii w głównej linii fabularnej, ja pamiętam różnicę, mówiłeś o Velenie, który ma też inną, troszkę inne oblicze. Pamiętam, że też mi się podobało,
jak mówimy właśnie o tych żywiołach i o tym szóstym elemencie życia, to było fajnie powiedziane w grze, pamiętam jak robiłem questy. Ten szósty element to nie był spirit, coś takiego, że to była dusza chyba? Tak, spirit. Mhm. I że Thrall powiedział w pewnym momencie, gdy on był na swoich terenach, powiedzmy, zobaczył swój klan i w ogóle Frostwolf i on tam robił, ktoś się tam poświęcił, ja już nie pamiętam kto, jakbyś mógł, wiesz o co chodzi, ten szaman się poświęcił, ktoś ze starszyzny klanu się poświęcił, żeby chciał zapaść jakieś przejście, żeby ktoś nie mógł wejść, ja już naprawdę nie pamiętam kto. Tak, to był Drektar, słuchaj. To był Drektar. Drektar, o kurczę. Niewidomy, nie? Tak, to no, weteran. I Thrall powiedział w pewnym momencie, że on chciał użyć mocy, żeby mu pomóc, i on powiedział, kurde, nie mogę. Wiesz, elementy inaczej działały na tej planecie niż na Azeroth. Tak. I on się troszkę zdziwił. To mi się podobało. Takie, wiesz, smaczki lorowe, to mi się naprawdę podobało. Takie szczególiki. Tak. Tam się zresztą jego chyba brat zginął tego, nie? To chyba brat Thralla, tak mi się chyba wydaje. Wow, nie? No to było ciekawe. Rzeczywiście, Thrall. Kurde, tak sobie teraz myślę, Thrall musiał mieć naprawdę mocną psychikę, bo po pierwsze, wiesz, cofnąć się do czasu, gdzie on widział śmierć swoich rodziców, bo to było w książce, to było Twilight of the Aspects. On przeniósł go w czasie i zobaczył, jak rozrywają jego rodziców po prostu na jego oczach. To było coś, no wiesz, trauma, po prostu daj spokój. No i teraz w Drenorze zobaczyć po prostu swoich przodków, swoich ziomków w ogóle, to też jest bardzo interesujące, jeśli mówimy już o lore. Mhm. Ciekawa. Muszę sobie, wiesz co, aż czasami chciałbym, żeby zrobili remix, tak jak teraz w Pandarii, chciałbym, żeby zrobili Wall of the General, powiem ci tak szczerze, żebym sobie mógł docenić jeszcze raz główną linię fabularną. Po prostu. No, myślę, że to mogło być ciekawe. Ja w ogóle marzy mi się na przykład taki alternatywny Warlords of Draenor z tym wyciętym contentem, nie? Zrobiłem tylko, no to okay. Za dużo roboty jest. Nie ma szans, że coś takiego powstało, niestety. Jest to tak jeszcze zahaczając o takie gameplayowe rzeczy bardziej. Mhm. Czekaj, liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, osiem dungeonów. Który dungeon ci się najbardziej podobał w Warlords of Draenor? Masz jakiś w głowie taki, że po prostu od razu instant ci przychodzi do głowy? Ja myślę, że to będzie zdecydowanie Grimrail Depot, czy chyba tak to się nazywało. Nie, to bo był ten na tym pociągu jednak, nie? To był taki, kurde, motyw zajebisty. Mega mi się po prostu podobał setting tego. Kojarzysz, który to był, nie? To był ten dungeon, gdzie po prostu w ruszającym się pociągu, który jedzie. To ciasny dungeon. Czujesz, tak, przechodzisz sobie po prostu z tego jednego miejsca na drugie. Moim zdaniem to był taki wystający element, nie? Coś niestandardowego, coś, co wcześniej nie widziałem. Wiesz, to akurat tam była taka dosyć sztuczka, bo później w ogóle można sobie zobaczyć making of tego dungeona, jak on rzeczywiście wygląda, jak tam gdzieś odlecisz kamerą kawałek dalej, że to jest bardzo sprytna iluzja poruszania się, ale no poczucie było bardzo fajne i taki, myślę, że później powtórzono to w Legionie, jak był ten ze statkiem taki, kurde, jak się tam płynęło w Legionie, nie wiem, czy pamiętasz, kurczę, jak to się nazywało. W Legionie, poczekaj. Legion Dungeons i on się nazywał, kurczę, już ci mówię, Mav of Souls, dokładnie. A, to z Helią, tak? To było to, gdzie na statku gdzieś tam wychodziłeś, okay. Tak, tą Helię biłeś na tym statku i tam, wiesz, te tornada i tak dalej. Więc takie dungeony, no tutaj muszę przyznać, że to był giga dobry dungeon, nie? Z perspektywy czasu, tak nie grając, ale patrząc na jakieś tam, robiąc mytyki na przeszłości, z przeszłości, to faktycznie zapada to w pamięć, bo to było coś innego. No, że z względu, chyba z uwagi chyba właśnie na ten poruszający się element właśnie taki niestatyczność albo no, coś takiego. Ale wiem, że pamiętam, że to był ciasny dungeon. Trzeba było naprawdę wiedzieć, gdzie się stąpa. Trzeba było uważać na ten. Ale to było spoko. Mówisz... Skyreach to był też spoko, pamiętam, że i Everbloom też mi się podobał z lorowego punktu widzenia też, no, tak naprawdę, wiesz, ostatni boss, który zagrażał tak naprawdę, to wiesz co, to mi się podobało, Eastern Kingdoms, pamiętasz, ten portal, który był tam na się końcu? Przechodziło, tak, przyleciał. Wow, generalnie, to było dobre. O ile dobrze pamiętam, wykorzystał chyba tych magów po prostu do otwarcia portalu, nie?
Dobrze kojarzę, że tak. Ten motyw tak był, że on tych spory wykorzystał, żeby ci magowie mu otworzyli portal do naszego świata, nie? Tak, dokładnie. To było ciekawe. Ten pasożyt, który był w głowie, który wchodził w mózg i po prostu sterował nimi wszystkimi. Bez względu na to. Rażające. No, naprawdę. Wiesz, to jest dobre. To jest dobry myk. Już nie patrzyło na to, czy ktoś jest z Hordy, czy z Przymierza. To był dobry myk. To fajny dungeon. Z rajdów to też troszkę tylko i wyłącznie grałem, po prostu, wiesz. Ale mówię, że Blackrock, tak? Jest na twoje Blackrock Foundry jest kurczę świetny, nie? Aż zasadzie, sobie go sprawdzę, jeszcze raz powiem ci. Musisz się przejść, bo tam jest parę takich fajnych motywów właśnie, jak na przykład jest tak, że masz walkę i jesteś na takim, kurde, placu przejazdu, nie? Tych pociągów. Mhm. I po prostu, wiesz, w tym momencie walki, gdzieś tam wyjeżdża pociąg gdzieś tam, nie? Te pomieszczenie jest gdzieś tam pocięte. Jest dużo właśnie fajnych bossów. Jest boss a la Pac-Man, czyli po prostu jesteś... on tam gdzieś biega po takich jakby... No takim szachownicy można takiej zrobić, nie? Ten rajd z tych wszystkich był najfajniejszy zdecydowanie. Jasne. Trzech, które były. No tak, to rzeczywiście robi mniejsze wrażenie. Teraz też mniej więcej mamy te trzy rajdy, no powiedzmy, tak, nie? Tak, rzeczywiście. Natomiast z trzech to ten będzie najfajniejszy. Kończąc, jeszcze tak spinając klamrą ten dodatek, trzeba zaznaczyć właśnie na temat, czy mieliśmy wyrazić tego głównego bossa? No tu mieliśmy, bez wątpienia, nie? Garrosh po prostu był od początku do końca, no może nie do końca, ale chciałem się zapytać, jak pamiętasz cinematic, gdzie Tral go zabił? Co? Akurat ten cinematic był bardzo fajny, był emocjonalny przede wszystkim, nie? Myślę, że naturalnie ujęto w ogóle gdzieś tam te emocje gdzieś tam płynące, nie? Mhm. Wiesz, to, że kurczę, że to trochę było takie z jednej strony niejednoznaczne, nie? Że on tam po prostu, kurde, zaczyna okładać tego Trala i wie, że to ty stworzyłeś mnie, że to Tral jest odpowiedzialny za to. Po czym, wiesz, Tral się odwija, że to ty w zasadzie jesteś za siebie sam odpowiedzialny, nie? Mhm. Więc Garrosh próbował trochę zrzucić tą odpowiedzialność z siebie w taki, kurde, trochę dziecinny sposób, moim zdaniem, no ale później te elementy, które odpowiedziały i go po prostu tam zgniotły, kurde, go na miazgi i wchłonęły, wiesz, ten taki symboliczny później, taki jak ten Tral tak jest od tyłu, gdzieś on tam odchodzi. Fajnie, tak. Fajnie to semantykowo zostało zrobione, natomiast jeśli chodzi o jakby całokształt tej historii, to widać, że niestety no na przestrzeni jednego patcha, tak szczerze jednego patcha, no nie da się opowiedzieć dobrej historii. I widać, że oni po prostu zbierali już to, co gdzieś tam mieli. Dlatego ja uważam, że historia, tak jak fajnie się zaczęła, tak niestety no nie miała prawa się lepiej skończyć, bo no tutaj motyw tego ostatniego cinematika ja bardzo, bardzo go krytykowałem. Konkretnie chodzi o to, że rozpoczynamy dodatek tym, że ci orkowie i ci draneje to są w takim naprawdę bardzo napiętych stosunkach, a kończymy, kurczę, z takim, że ten główny zły odpowiedzialny za te wszystkie decyzje, że kurde, że tam, wiesz, ten gromasz, tak, który też tak, później jest gnoi do draneje, on sam, wiesz, podnosi, o, nigdy nie będziemy, kurde, we will never be slaves, tak, nie? Tak. I wszyscy, i draneje też się cieszą, taki, ja pierdolę, co wy, kurde, tam robicie, nie? To jest taki absurd, taki wyciąg z dupska, że to po prostu szok, ale widać, że oni po prostu chcieli, dobra, zapnijmy to jakimś takim happy endem i yellow, nie? I tak, rzeczywiście. I to też widać na początku Legionu, wiesz, Legion się pojawia praktycznie od czapy, tak wiesz, okej, okay, Khadgar przychodzi do Varyana, Legion is here, znowu, wiesz, nie? Na przykład coś takiego. No. Ale okej, widać, że chcieli chyba zamknąć pewien etap i skończyć to i po prostu zacząć coś nowego i no i dobra, Legion to jest już opowieść na inny czas, ale no, jeśli... Ale końcówka niestety Warlords of Draenor, no nie fajnie, bo no mówię, na przestrzeni jednego patcha przeskakujemy, kurde, z mordowania Draenejów na kurde, okej, my z Draenejami jesteśmy spoko teraz, nie? Masz rację, no, ja ci to muszę przyznać rację, bo nawet z perspektywy gościa, który widział cinematiki, po prostu streszczenie całego dodatku z in-game'ów, cinematików, widziałem, że była cały czas, po prostu cały czas była ta nawalanka było, przecież oblężenie, widzimy to cały czas w grze, oblężenie szatra i w ogóle te animozje, rzeczy cały czas są widoczne w grze, a to musiało naprawdę boleć, gdy na końcu wszyscy praktycznie, wiesz, kopią się za ręce i że i śpiewałem Kumbaya, let's go. No, także to musiało boleć, ale myślisz, że jak oceniasz w ogóle cały ten główny motyw, czyli żelazną hordę,
Czy czuło ci było zagrożenie żelaznej hordy w tym dodatku? Czy czuło się tą hordę? Motyw był zajebisty moim zdaniem, nie? To, że kurczę, on tam jednak wykrada te plany tego Black Fuse'a, czy jak on tam się nazywał w Siege of Orgrimmar, i on po prostu zanosi te plany tam, wiesz, on zna historię, on wie, co się gdzieś tam działo i tworzy tą hordę troszeczkę na wzór swojej takiej trochę wybujałej wyobraźni, bo trzeba przypomnieć, że Garrosh generalnie ma taką trochę zbyt przerysowaną wizję hordy, głównie ze względu jakby na taką traumę, bo w momencie, kiedy ta główna horda gdzieś tam atakowała, to on tam został, o ile dobrze pamiętam, on był chory, tam gdzieś pluł krwią, coś tam takiego było i on, Garrosh nigdy nie miał takiego udziału w tej pełnoskalowej pierwszej inwazji, więc on generalnie bazuje swoją wiedzę na temat hordy, jakby bardziej nie z praktyki, a gdzieś tam z opowiadań, nie? I to widać, że on ma takie właśnie, kurde, że ta horda to jest orki Tauren, nie? Że oni są super silni, a kurde, tam reszta to są słabiaki, nie? I on właśnie tworzył tą żelazną hordę na wzór trochę swojej takiej wizji tego, jak ta horda powinna wyglądać. Przy okazji zamienili po prostu moc tych demonów, nie? Krwi demonów, na moc po prostu technologii sprzętu, bo oni tam mieli i te katapulty, jakieś tam kurcze, wiesz, te strzelby, nie strzelby, różnego rodzaju te jakieś tam parowe silniki, czy tam te takie piece jakieś i tak dalej, więc kurcze, jak wyszło, tak no to horda skończyła tak samo, można powiedzieć, pokonana po prostu, nie? No, ale tak, rzeczywiście czuło się tą epickość tego sprzętu, tego żelastwa, tego wszystkiego, tego po prostu tej surowej siły. Czy to wszystko było takie brudne, ostre takie, tak, nie? Takie, no, kurde, takie podpawane na ten, nie? Tak, i wielkie, nie? To wszystko, to robiło wrażenie, te pociągi, te statki, wszystko było, ta infrastruktura to była wszystko po prostu all in, czyli na wojenną ścieżkę i rzeczywiście to robiło wrażenie, że nawet Dark Portal też, mimo że podobny z TBC, też był troszkę inny i fajnie to zrobili, że pokazali w grze, jak go robili, nie? To też było fajne, bo tak, wspinamy tak. się właśnie na początku jeszcze w głównej linii fabularnej na jeden z tych filarów, pamiętam, i było świetne. Tak jest, to było spoko. To było dobre. No cóż, zakończenie Legion, to już będzie czas na inną, na inny podcast, na inne spotkanie. Dobra, wiesz co, chciałbyś jeszcze coś dodać? Jeszcze jakieś takie krótkie spostrzeżenia czy coś, bo będziemy kończyć powoli. Jeżeli chodzi o Warlords of Draenor, to niestety, ale kurczę, tak jak mogliśmy na przestrzeni naszej rozmowy trochę musnąć generalnie ten dodatek, tak no trzeba przyznać, że potencjał dodatku był ogromny, natomiast nie został on w ogóle wykorzystany. Myślę, że coś gdzieś tam w tym okresie tworzenia tego dodatku w Blizzardzie się podziało i co ciekawe, do dziś dzień nie wiemy co. Gdzieś tam są jakieś rumory i pogłoski, co gdzieś tam mogło się dziać, aczkolwiek no to było bardzo dziwne, że ten dodatek skończył w takiej formie, jaki skończył. Myślę, że jest tam masę zmarnowanego potencjału, masę wyciętego kontentu. Myślę, że gracze mogli się poczuć bardzo mocno urażeni i niestety zrobił bardzo złą renomę World of Warcraft, który już gdzieś tam niestety był na trendzie spadkowym. Zrazili do siebie mega wielu graczy, co niestety odczuł następny dodatek Legion, bo mam wrażenie, że Legion, pomimo tego, że był świetnym dodatkiem pod wieloma względami, to również nie osiągnął takiego sukcesu, jaki mógłby osiągnąć, dlatego że ludzie już po prostu stwierdzili, że pierdzielą, już dwa razy się nie dadzą nabrać, nie? Więc to jest taka gdzieś tam smutna rzeczywistość i Warlords of Draenor po latach wspominam pod niektórymi aspektami ciepło, ale niestety jest przeważająca większość mówiąca o tym, że jest to po prostu kupsko i to jest ciekawe, jak gdzieś tam się nawet rozwinie historia odnośnie World of Warcraft Classic, bo zauważ, że Blizzard od tamtej pory raczej tak tego Warlords of Draenor unika, nie? Bo ani to Classic, ani coś tam wiadomo, jakieś tajemłoki się gdzieś tam pojawiają i tak dalej. Aczkolwiek jestem ciekaw, czy... Bo to tak się ludzie śmieją, że o, zrobimy, kurde, co będzie Cataclysm Classic, później Mob Classic, jeszcze spoko, ale co później zrobią, kurde, Warlords of Draenor Classic, no nie. To jest taki moment, w którym sam Blizzard nawet chyba stwierdzi, a lepiej może tego nie róbmy, nie? Chyba tak. Jeśli ja bym miał oceniać już tak przyszło mi do głowy, to z perspektywy gościa, który nie grał, i z perspektywy tego, który coś słyszał o tym, ale też grał po latach, no to 5 na 10. Ale tylko dlatego, że po prostu, że powiedzmy... Trzy oceny, czy te cztery punkciki są ze względu na to, że chciałem zobaczyć pierwotne rzeczy, które były w kronikach,
i pierwotne rzeczy, które były w lore i w ogóle. I tak naprawdę to tyle. No w gameplayu to nie mogę dużo powiedzieć. Ale no powiedzmy... większość, zobacz, że więcej loru było, kurde, w książkach, jakichś, kurde, było, dokupienia dodatkowych i tak dalej, albo w jakichś tam, kurde, opowieściach dookoła z serii na YouTubie, niż, kurde, w samej grze już później, nie? No kurczę, bo wiesz, to naprawdę jest masa zmarnowanego potencjału, bo przecież nawet można było zrobić kolejny patch w każdym klanie. Ja nie mówię, że jeden patch to był jeden klan, ale kurczę, no to jest taki potencjał. Ta stara horda właśnie, te wszystkie klany, ukazanie zwyczajów, rzeczy, które działy się na przestrzeni właśnie. No wiesz, Thrall też zrobił jedną rzecz. Thrall po prostu usunął klany. On zrobił niespotykaną rzecz. On chcąc zrobić nową hordę, po prostu powiedział klany ban, nie? Po prostu zakaz i stop, nie? On po prostu powiedział... Zjednoczenie. Że tak, zjednoczenie. Także to też, ale no, nie wchodząc w szczegóły, tak naprawdę 5 na 10, jeśli chodzi o to, ale wiesz co, bardzo ci dziękuję za fajny insight, za wgląd w rzeczy, które, no, które miałeś doświadczenia na co dzień, bo grałeś w to, rypałeś ten dodatek nieskończenie bardzo dużo godzin, więc to też jest nieoceniony i naprawdę nieoceniony wgląd w ten dodatek i to, co się działo wtedy. Kurczę, 10 lat, nie? 2014. Przerażające, no. Przerażające. Jeżeli widzowie albo słuchacze w zasadzie, jeżeli macie jakieś coś do dodania, bo na pewno no niestety nie byliśmy w stanie poruszyć pewnie wszystkiego, to dajcie znać, kurczę, jeżeli macie jakieś tam wspomnienia z tego World of Draenor, ja chętnie poczytam, może sobie nawet coś przypomnę. Natomiast tak jak na przestrzeni tej naszej rozmowy, ja też tak tutaj gdzieś nawiązywałem do tych moich odcinków, które robiłem serio. Jeżeli chcecie sobie trochę przeżyć ten World of Draenor, możecie zerknąć gdzieś tutaj u mnie na kanale, cofnąć się właśnie te 10 lat do właśnie tego 2014 roku. U mnie na kanale jest pełno filmów i nawet będziecie w stanie odczytać pewne emocje, pewne wydarzenia, które gdzieś tam się działy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest, słuchajcie, w necie i leży dla was do zerknięcia, jeżeli chcecie trochę przeżyć tamtych czasów. To jest piękne, bo to jest właśnie wehikuł czasu, tak jak mówiliśmy. Słuchaj, ja dziękuję ci bardzo dzisiaj. Fajnie, że daliśmy radę dzisiaj zrobić. I cieszę się, że musnęliśmy przynajmniej właśnie ten wierzchołek góry lodowej, jaki jest ten dodatek, ale no udało się, także dziękuję bardzo za dzisiejszy udział. Mam nadzieję, że będziemy się spotkać jeszcze raz. Przy okazji następnych dodatków, nawet Legion. Zobaczymy. Kurczę, ja bardzo chętnie. Dzięki tak, wielkie super. Za zaproszenie. Pozdrawiam, kurczę, wszystkich tutaj. Mam nadzieję, że się jakoś znośnie nas słuchało. I co, kurde, polecamy się na przyszłość. Walnijcie na pewno łapkę w górę dla Samaela. Kurczę, no, już do roboty. Ja się nie obrażę, a ja też, wiesz co, przyszło mi tak do głowy, że po prostu w komentarzu dam jakiś twój odcinek, który będziesz uważał, że jakiś będzie w miarę reprezentatywny, jeśli chodzi o World of Draenor, i wtedy będziecie mogli sobie z miejsca zobaczyć, o co chodzi Nexusowi, i też polecieć później po linku z innymi rzeczami, jeśli was zainteresuje temat World of Draenor. Pozdrawiam twoich widzów serdecznie. Ja też mam nadzieję, że się dobrze słuchało i co, do usłyszenia następnym razem. Także trzymaj się. A bożki wszyscy. Papatki, dzięki wielkie i cześć.